Hej, hej, kochani moi drodzy widzowie kanału Mistyczka, witam Was serdecznie w odsłonie sierpniowej. Wszystkie znaki Zodiaku, sierpień 2023. Zobaczymy sobie najpierw energię ogólną sierpniową, a później już przejdę do kolejnych znaków Zodiaku. W związku z tym, że będę na szkoleniach, będę w ruchu, będę się przemieszczać w sierpniu, więc czasami będą jakieś takie czytania tematyczne i z doskoku. Znacie mnie, wiecie, że na tym kanale się sporo dzieje. Potrafi być 5-6 filmów w tygodniu, czasem jest trochę mniej. Teraz będzie podobnie, po prostu będę nagrywała z miejsc, w których akurat będę tymczasowo, więc czasami z domu, czasami z podróży. Różnie, bardzo, bardzo różnie. Taki przynajmniej jest plan. A co z tego wyjdzie? No zobaczymy. Ogólnie sierpień 2023, oczywiście puls rzeczywistości na sierpień też będzie. Nie potrafię powiedzieć kiedy, to może być za 2 dni albo w połowie sierpnia. Naprawdę nie jestem w stanie tego teraz określić. Ogólnie energia dla wszystkich znaków, energia, która będzie tłem dla tego, co za chwilę. W sierpniu 2023 wiara i kapłan. To jest niesamowite, bo ta energia też wyszła przy okazji chyba pełni w wodniku. Więc testowanie, tak? Wiary, nadziei, dobra energia na naukę, na wszelkiego rodzaju terapię, odwiedziny u lekarza. Energia wychowawczo-nauczycielsko-terapeutyczna, a zatem wszystkie te energie, które związane są z nauką, z jej pobieraniem bądź zgłoszeniem jakiejś wiedzy, czyli właśnie szkolenia. Na przykład dla mnie to się świetnie wpasowuje, bo ja akurat na te szkolenia się udaję. Sama też szkoleń będę udzielała. Więc to jest energia nauki, energia wartości, energia rozwoju duchowego, energia małżeństwa, terapii szeroko rozumianej, bo tu rzeczywiście mamy dobre efekty leczenia, dobrych lekarzy. To jest taka energia autorytetu. Oczywiście tu zawsze obejrzyjcie sobie film Na pełnię w wodniku 1 sierpnia, ponieważ ta energia czasami tutaj stanowi swego rodzaju wyzwanie, jak bardzo my tkwimy w jakiejś doktrynie, czy jesteśmy reformowalni, czy tradycja, obyczaje, schematy, nawyki, te wartości, w których obecnie funkcjonujemy indywidualnie, czy to nam służy. Oczywiście ta energia ogólna zawsze będzie mówiła tutaj, sprawdzam też Twoje wykształcenie, czy Twoje umiejętności, zawód wyuczony, czy to idzie w parze z Twoim rozwojem. Bywa, że tak, ale czasami ta rozbieżność jest bardzo, bardzo duża. Dobrze, ja tę energię, że tak powiem, schowam, dlatego że będą nam potrzebne wszystkie karty i przechodzę już do baranka. Do baranka, sierpień 2023, baranek, ale oczywiście tutaj trzeba będzie odpowiednio ustawić statyw. Troszeczkę to przesuniemy. Dostarczę też więcej światła, bo mamy teraz takie burzowo deszczowe dni. No i teraz już pełen komfort, czyli przechodzimy do baranka. Baranek. Baranek w sierpniu 2023 roku. Baranek w sierpniu 2023 roku. Energia dominująca, wyzwanie miesiąca, tak to potraktujemy. Co w życiu uczuciowym dla baranka? Co w życiu zawodowym dla baranka? I na co zwrócić szczególną uwagę, drogi baranku, w sierpniu? No dobrze, dobrze. Mamy tutaj taką sytuację, kończ waść wstydu oszczędź. No, dużo takich może być zakończeń, duże takie przewartościowania. Generalnie ta energia mówi, na końcu zwłaszcza, że coś kończymy,
I w samą porę chciałoby się rzec, bo tu już faktycznie wiele rzeczy nie ma tutaj prawa iść swoim torem. Trzeba nagiąć. Zmiana toru, powiedziałabym pod każdym względem. I to jest duże wyzwanie, żeby zmienić, żeby się przemieścić, żeby się przeprowadzić, zmienić miejsce, zmienić swoje miejsce. Dlatego, że i w życiu uczuciowym tutaj mamy niespełnioną miłość i jakieś takie płonne nadzieje, bądź taką energię bardzo niepłodną, niekreatywną, brakuje nam po prostu weny. I jest to taka energia, która mówi też o nieodwzajemnieniu, czyli czasami jedna strona kocha, druga niestety za bardzo tego nie odwzajemnia. Może być tu konflikt odwróceni kochankowie z bliźniętami, może być tu konflikt też z trygonem wody. Generalnie też w życiu zawodowym ta praca zbiorowa tutaj nie domaga, bo tu mogą być szybko, nie? Co nagle to po diable, jakieś takie energie szybkości, gdzie za szybko, i to jest takie ostrzeżenie, za szybko nie podejmuj tutaj decyzji w sprawach zawodowych, bo można się tutaj uwikłać w jakieś takie właśnie niefortunne układy i rozwiązania, bo tu jest taka groźba szybkich decyzji, które niestety będą mogły mieć fatalne skutki. Wiele rzeczy tutaj trzeba by zakończyć, zwrócić też uwagę oczywiście na swoje zdrowie, zwłaszcza zdrowie psychiczne. Proszę Was, baranki, żebyście histerycznie nie reagowali na to, co się będzie wydarzało w sierpniu, dlatego że tu istnieje taka groźba, zresztą tutaj na to trzeba uważać, taka groźba reakcji, która jest nieadekwatna do bodźca. Rycerz Buław też to pokazuje, to jest ogień ognia, który mówi, że to będzie wyzwanie dla Was też po prostu zachować zimną krew, zachować spokój. Może wyzwaniem w ogóle być też dla Was jakaś podróż, właśnie przemieszczanie się gdzieś. To tutaj też może stanowić nie lada jakiś taki no wysiłek, tak? Skoro to jest w energetyce wyzwania. Muszę Wam powiedzieć, że uczuciowo to tutaj trzeba by się po prostu przyjrzeć, jakie Wy relacje tworzycie. Tam, gdzie macie ochotę na początek jakiś, to ja bym powiedziała, że tu bardziej są zakończenia. Bo ja z kielichów w odwrocie i ta dziesiątka bardziej tutaj mi pokazuje jakieś zakończenia, jakiś schyłek pewnych procesów uczuciowych. To jest taka energia, która mówi o takiej bezpłodności, o takiej oschłości. Czasem baranek tu w ogóle może się czuć taki wyobcowany, jakby tutaj brakowało takiego poczucia bezpieczeństwa. W każdym razie ja bym powiedziała tak, że w tym miesiącu masz do czynienia z takimi zmianami niechcianymi. Ty po prostu czegoś nie chcesz, ale prawdopodobnie to się wydarzy, bo tutaj mamy i w sferze uczuć takie niechciane zjawiska, takie iluzje, takie czcze mrzonki czasami, że po prostu nie tyle ktoś odtrąca uczucia, co po prostu żyjemy jakąś iluzją, prawda? Uciekamy przed realnością w świat marzeń i fantazji. Także tu może być rzeczywiście ten kontakt emocjonalny w sierpniu dość trudny. Tak to wygląda zwyczajnie bezpłodnie. No, jednym słowem tak to można określić. Natomiast w życiu zawodowym mamy tu odwróconych kochanków. Może być konflikt z tym, no, z bliźniętami, niekoniecznie. Po prostu tu mamy też taką czasami chorą symbiozę. Tu jest powiedziane: odetnij tę pępowinę, odetnij tę pępowinę, ponieważ tu coś ci nie służy, może jakiś interes jest też nierentowny. Poczekajcie chwileczkę, baranki, bo ktoś się do mnie dobija. Thank you.
słuchajcie, dobrze, jestem. No musiałam przerwać, bo kurier z paczką przyszedł. Gdybym nie odebrała, to już no byłby problem z tego. Był powrót do nadawcy. Zaraz oczywiście tutaj spróbujemy coś dobrego poradzić, żebyście tu też takiej próżni nie pozostawali, bo tutaj jest ważne, nie? Taka jest też istota kładzenia kart po prostu. W każdym razie, na co tutaj uważać? A właściwie nie tyle uważać, co faktycznie iść w tym kierunku, bo tu jest pokazany kierunek ruchu, kierunek zmian, bo tu coś nie funkcjonuje, właściwie coś. No powiedziałam, i w życiu uczuciowym, i w życiu zawodowym. Jakiś też pośpiech tu nie jest wskazany. I tu jednocześnie potrzeba zmienić kierunek, bo dziesiątka mieczy mówi, zmień kierunek. Oczywiście czasami dziesiątka mieczy mówi o konieczności przeprowadzenia jakiegoś zabiegu, gdyby był planowany wcześniej, jak gdybyście mieli wątpliwości, czy to zrobić, to jak najbardziej byłoby to wskazane, nie? Na te obowiązki zawodowe to tutaj uważać właśnie, bo mamy jakiś dylemat, coś jest nie do pogodzenia. No bo tak, jest jedna strona, jest druga strona barykady, tak to zostało pokazane. I to wygląda w ten sposób, że co byście tutaj nie zrobili, to jakiś tutaj projekt się spotyka z odrzuceniem. Albo po prostu nie jesteśmy do końca zadowoleni z tych decyzji, bo coś za szybko, co nagle to po diable, nie? Bywa i tak, że ta pozycja odwrócona mówi kończ waść, bo może i faktycznie trzeba jakąś spółkę rozwiązać. Może ktoś się tutaj wycofać z tych działań. Nie wiem kto. To może być sponsor, to może być twój wspólnik w interesach, że coś po prostu nie dojdzie do skutku. I tu będziesz się bić z myślami, nie? I możesz nawet żałować właśnie też wyboru takiego szybkiego, nierozważnego. A zatem tu jest powiedziane, że prawdopodobnie w miejscu pracy mamy jakiś konflikt, niedopasowanie w takiej najbardziej lajtowej wersji, po prostu opóźnienie różnych zadań, nie? I co nam tutaj z tego wychodzi? Taka energetyka, która każe iść naprzód, zmieniać ścieżkę, bo dłużej coś byłoby nie do utrzymania albo nie do wytrzymania, prawda? Bo zawsze ta energia mówi, dochodzimy do ściany i trzeba się uwolnić, bo czegoś nie da się już ciągnąć dłużej. A zatem tutaj jest takie właśnie i wezwanie, które jest pewnym takim wyznacznikiem tego miesiąca. Ruchu, tak? Ruchu. Natomiast tutaj ostrzeżenie przed tak zwaną dobrą zabawą, zwłaszcza jeżeli coś jest nieweryfikowalne. Czyli coś na odległość, coś poprzez Facebooka, czy w jakiś taki sposób powiedziałabym, no właśnie, trudno zweryfikować. Więc tak, tu oczywiście musicie mieć taką świadomość, że ktoś chce pozostać wolnym strzelcem. Może w ogóle w waszym życiu zamanifestować się dla kobiet tutaj właśnie ten ognisty rycerz buław, ale on chce pozostać wolnym strzelcem. On się na stałe nie chce wiązać. To widać tutaj bardzo, bardzo wyraźnie. No dobrze, i przesłanie dla baranków już wam losuję na sierpień. Sportowe auto, szybkość i sprint. Tak, to jest wyzwanie w rycerzu buław. Tylko uważać, żeby tutaj nie za szybko, nie? Sportowe auto, szybkość i sprint. Myślę, że to was będzie napędzało, ale z drugiej strony ta energia też będzie powodowała chęć przeżycia ekscytacji, ale też będzie związana z jakimiś zakończeniami. Dobrze, dziękuję barankom, przechodzimy do byczków, tylko przetasuję talię i już dla was byczki. Horoskop na sierpień 2023. Co tutaj dla naszych byczków? U byczków jest taka dbałość o siebie, o otoczenie, nawet tak dużo obowiązków zawodowych, myślicie o jakimś remoncie,
Bo tak mi mignęła taka energia. Zobaczymy. Energia dominująca, czyli wyzwanie miesiąca. Tak to potraktujemy wyjątkowo w sierpniu. Energia, która będzie dominowała jako takie wyzwanie miesiąca. Odwrócony pustelnik. Co w życiu uczuciowym ubyka w sierpniu? Co w życiu zawodowym ubyka w sierpniu? I na co zwrócić szczególną uwagę, drogi byku, w sierpniu? Idź w nowe. Idź w nowe, idź po przygodę. Nie bój się ryzyka. Jak będziesz za dużo myśleć, będziesz zbyt ostrożny, to na dobre ci to nie wyjdzie. A widzę taką ostrożność, podejrzliwość, takie zbyt długie zastanawianie się, a tymczasem trzeba do przodu. Tu naprawdę odwrócony pustelnik i głupiec mówią o tym, że taki ten byczy, ziemski żywioł zbyt długich rozważań za i przeciw, uda się, nie uda, czy się opłaca, czy się nie opłaca. W tym miesiącu się tego typu strategia nie sprawdzi. Tu trzeba szybko i do przodu i iść w nowe, nie bać się tych nowości. Może jakieś podróże, może jakieś szkolenia, może jakieś studia nowe, takie po prostu energie w głupcu tutaj wołają byka. Do tej większej takiej przestrzenności rozpoczynania, owszem, z dobrym planem, ale jednak rozpoczynania i za długo tutaj się nie zastanawiamy, bo głupiec się chce bawić sytuacją. On chce mieć z tego przyjemność i tyle. Szykuje się jakieś nowe rozdanie, pojednanie w miłości, energia przyjaźni, energia wybaczania, poprawy atmosfery. Mamy te dwa kielichy w życiu uczuciowym. Zawodowo to tutaj gorzej, bo są duże zależności, są duże uzależnienia, mogą być też problemy przez jakiegoś pracownika w pracy, przez alkohol bądź innego rodzaju jakieś fobie. W ogóle byk może być zbyt przywiązany do jakiegoś miejsca i iść w stronę takich kompulsji i obsesji, że czegoś nie mogę odpuścić. Ale to nieprawda. Głupiec cię zachęca do odpuszczenia w zasadzie wszystkiego, bo tu zaczynamy od zera. I to jest wyzwanie, bo odwrócony pustelnik mówi właśnie: nie bój się, nie bądź zbyt ostrożny, nie patrz tak wszystkim na ręce, nie kontroluj sytuacji, zwłaszcza tej zawodowej, widzę. Więcej luzu w tym miesiącu, pozwól sobie na ten luz. Raczej nie popełnisz błędu. Błąd to właściwie, wiesz, co jest tutaj błędem? Zbyt długie czekanie, zbyt długie takie ociąganie się. Może być też konflikt z panną, albo w ogóle panna może być wyzwaniem miesiąca, bo odwrócony pustelnik to jest to. Czasami jakaś hipochondria, wmawianie sobie jakichś chorób, których nie ma, które nie istnieją u ciebie albo w otoczeniu. Też może być tutaj w wyzwaniu. W każdym razie tutaj jest powiedziane. Spróbuj rzeczywiście być mniej taki wstrzemięźliwy i taki mniej kontrolujący, bo no byk z reguły, nawet jak się do tego nie chce przyznać, nie? Oczywiście byki są różne, no ale jednak jest ten taki rys, że tak chce wszystko sobie poukładać, chce zrozumieć, chce umieć przewidzieć, a tymczasem jest powiedziane, nie przewidzisz wszystkiego, a masz tu wyraźnie zaznaczoną we wszystkich kartach potrzebę dużej niezależności, w każdym razie większej niezależności, większej samodzielności. Też daj samodzielność swojemu dziecku, bo głupiec to czasami dziecko, więc tutaj rzeczywiście może być też taka energia wskazująca, daj ludziom żyć, krótko mówiąc, nie bądź taki kontrolujący. Czasem to jest takie wycofanie się z tego morderczego wyścigu szczurów. Taka energia, która mówi w pracy już czas po prostu przestać wypierać jakieś zawoalowane problemy, bo najprawdopodobniej będziesz zmuszony tutaj do rezygnowania z czegoś. I pytanie, czy rzeczywiście ty tutaj jesteś gotowy na taką konfrontację z samym sobą. Tak nie do końca tutaj widać. Mówię o tą konfrontację zawodową, bo tutaj dokładnie wiemy, że możemy więcej osiągnąć w zawodzie,
Ale mamy właśnie takie tutaj w sierpniu pokazane energie dużych, dużych zależności, dużych uzależnień, czyli czegoś, co niestety nie jest tutaj komfortowe i zmusza człowieka do właśnie wielu przewartościowań, żeby iść w to nowe, żeby się nie bać. Może nawet zmienić swoją ścieżkę zawodową, a przynajmniej spróbować nauczyć się rzeczy nowych. Mamy tu taką energię w pracy takiej bezsilności, bym powiedziała, bo ponosimy straty, ponosimy jakieś straty. Czasami finansowe, czasem tylko emocjonalne. Niemniej jednak prawdopodobnie w sierpniu tutaj w pracy coś pójdzie nie po twojej myśli i właśnie dlatego, żeby nadrobić jakieś straty, masz iść w nowe. Bo tutaj drzwi się jakieś mogą zamknąć, ale głupiec mówi, zawsze otworzą się następne, nie? Chodzi mi tutaj cały czas o te sprawy zawodowo-finansowe. Natomiast masz dobrą bardzo energię na uczucia, bo dwójka kielichów właśnie mówi, żeby też nie bać się na tego nowego rozdania uczuciowego, bo tu czasami w dwójce kielichów jest początek jakiejś przyjaźni, ale dużym wyzwaniem jest właśnie, żeby się nie bać, żeby nie być takim podejrzliwym, ostrożnym i kontrolującym. Takim zbyt pedantycznym też. Ta dwójka kielichów tutaj mówi właśnie też o takiej przyjaźni, współdziałaniu. Pokazuje, że zwłaszcza w tych związkach, w których już jesteście, nie, że tutaj się układa wszystko bez przeszkód. Po prostu tutaj wlotnie jako rozpoznajemy swoje potrzeby. A na te nowe takie znajomości, czy w ogóle dla singli, to tutaj rzeczywiście możecie być dla kogoś inspiracją i z wzajemnością, bo tu jest taka ciekawa, właśnie fajna wymiana, która przynosi korzyści oczywiście obu stronom. Co z tego być może? Wszystko, o ile rzeczywiście będziemy tutaj stawiać na takie partnerstwo i wzajemny szacunek, to wtedy, czyli traktujemy się jak partnerzy, jak równy z równym, nie? I do tego też jest tutaj nawołanie. Oczywiście tutaj też w życiu osobistym możecie tutaj rozwijać wspólne jakieś zainteresowania, swoje pasje, swoje hobby. Wyjątkowo tutaj może być płodny czas, jeżeli o to tutaj chodzi, nie? Także uczuciowo lepiej, zawodowo jest tu sporo do zrobienia. Jest powiedziane, nie bój się, idź w nowe. O to tutaj głównie biega, żeby w to nowe tutaj pójść. Dobrze. I przesłanie dla byków na sierpień. Już losuję dla Was. Co tutaj mamy dla byków? Zaproszę do tańca. Obydwoje mówicie językiem duchów. Euforia, nowe wrażenia. Jak najbardziej. Nowości, dwa kielichy. Dziękuję byczkom i przechodzimy do bliźniąt. Sierpień 2023 dla bliźniąt. No to zobaczmy. Bliźnięta w sierpniu 2023 roku. Energia dominująca, czyli wyzwanie miesiąca. Mówię, tym razem inaczej robimy. Co w życiu uczuciowym w sierpniu 2023 dla bliźniąt? Co w życiu zawodowym w sierpniu dla bliźniąt? I na co zwrócić szczególną uwagę w sierpniu, drogie bliźnięta? Żebyście się nie bali rzeczy nowych. Zresztą podobnie jak miały znak wcześniejszy byki, żeby próbować tutaj nowych rzeczy, no, nauki, ale z drugiej strony unikać też takiej zapalczywości. Dlaczego? Bo i odwrócony cesarz mówi o tyranii i despotyzmie. Moje jest najmojejsze. I odwrócony rycerz mieczy mówi o tym samym. Mówi o niewdzięczności, zapalczywości, takiej gadatliwości nieproduktywnej. Takiej energii bardzo głęboko destrukcyjnej i niewdzięcznej. Na to uważać, na to zwrócić uwagę, rozproszyć tę energię. Trudno mi powiedzieć, czy to jest wasze, czy to jest cudze. Na pierwszym miejscu w wyzwaniu miesiąca mamy właśnie dominującą energię cesarza. I on jest dominujący w odwrocie, bo to jest tyran, despota bądź baran. Cesarz może być waszym mężem, może być energią zgoła inną.
Może być szefem w pracy, może być jakąś hierarchią, może być urzędem, czymkolwiek. W każdym razie ten odwrócony cesarz stanowi nie lada wyzwanie. To może być też wasza wewnętrzna energia, która właśnie ja wiem najlepiej. Ja nie przyjmuję tutaj do wiadomości. Albo jeszcze taka inna opcja, że wy sobie doskonale zdajecie sprawę, że macie do czynienia z niesprawiedliwym takim podziałem zadań i ról, nie? W życiu. I to może być w pracy, to może być w życiu osobistym. Jedna strona po prostu dąży do dominacji i to bardzo mocno tę dominację tutaj będzie widać. Zawsze dominacja wynika z kompleksów oczywiście. I tutaj mężczyźni, bliźnięta z kolei negują własną męskość, tłumią. Mężczyźni, bliźnięta mogą się tutaj bardzo mocno podporządkowywać energii matki bądź jakiejś innej kobiety, bądź po prostu takim wyższym względom, nie? Wyższym względom typu właśnie rodzina, społeczeństwo, jakaś tradycja, albo w ogóle jest coś ważniejszego teraz niż na przykład miłość. I prawdopodobnie tak, bo w życiu uczuciowym czy miłosnym mamy arcykapłankę, czyli albo już mamy taką ustabilizowaną pozycję, bo tu kobietka jest matką i żoną. Bywa, że kochanką, ale tu więcej jest celibatu niż jakiegoś takiego tam uprawiania rzeczy wiadomych. Natomiast tu jest nauka, tu są te certyfikaty. Może w ogóle to życie uczuciowe być zdominowane przez energię no inną, ważniejszą. Czyli takie matkowanie, zajmowanie się dziećmi, domem, rodziną, bądź nauka, bo arcykapłanka to jest kobieta, która jest mądra, uczy się i tak dalej. Dla mężczyzn może tutaj się pojawić taka arcykapłanka, czyli taka kobieta starsza, doświadczona, która dużo przeżyła, no bo arcykapłanka to ona dużo wie, jest mądra, jest wykształcona, to jest taka szeptucha, taka zielarka, tak, zbieraczka doświadczeń, ja ją nazywam. I dla niej rodzina jest najwyższą wartością, albo generalnie po prostu tutaj na związek będzie miała wpływ wasza matka bądź teściowa, moi drodzy, bo widać, że w tej całej domowej atmosferze może być nawet i dość miło, o ile nie pokonamy tutaj tej energii, która jest na samym początku. Jakiejś kontroli i nierównowagi. Dla mężczyzny tu widzę starszą partnerkę, ona się tu jakoś manifestuje wcale nie romantycznie, nie, 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 raczej w takiej energii głębokiej jakiejś przyjaźni, jeśli już. Co tutaj jeszcze mamy? W życiu zawodowym mamy albo dwa etaty, albo po prostu utrzymujemy taką równowagę, bo dwójce denarów oczywiście jest trochę takiej szarpaniny. Natomiast ta równowaga finansowa jest tutaj utrzymana. Te dwa denarki pokazują też pewne zmiany. Zmiany powiązane z jakąś nauką przy tej kapłance. I zresztą do tego jest nawołanie, żeby tu uczyć się rzeczy nowych, żeby nie bać się rzeczy nowych, ale jednocześnie w przestrodze tutaj jest jakaś taka pokazana niewdzięczność. Właśnie, że ja w zasadzie już wszystko wiem, a jeśli nie wszystko, no to coś jest tu takiego napięciowego bardzo. Co się będzie liczyło w tym miesiącu? Precyzja, moje drogie bliźnięta, precyzja myślenia, talent dyplomatyczny. Będzie najważniejszy, żeby wszystko przeprowadzać z wielką taką kulturą i kurtuazją. Przy podejmowaniu wszelkich decyzji zawodowych tutaj trzeba będzie bardzo realnie oceniać sytuację i swoje możliwości. I też pokazana jest taka tutaj energia, która będzie was wzywała do większej elastyczności zawodowej. Trudno mi powiedzieć, na czym ta elastyczność zawodowa ma polegać. Najczęściej to jest taka energia
żeby szukać sobie dodatkowego źródła inspiracji. Myślę, że będziecie tego poszukiwać, albo dodatkowych korzyści materialnych też. Widać, że jesteście tutaj bardzo obowiązkowi, odpowiedzialni i tyle. Jakaś część bliźniąt masz też tu jeszcze inną energię, bo czasami dwójka denarów mówi: idę na zasłużony urlop, jestem na urlopie i mamy tu rekreację i odpoczynek, tak? W towarzystwie najczęściej drugiej osoby, czyli partnera. I pracujemy nad taką, nie wiem, no, wspólną pozycją materialną naszego związku, w którym jesteśmy. Pomimo tu może jakichś aspektów despotycznych, tak czy siak. Na co zwracać szczególną uwagę? No właśnie na te nowości, żeby się tego nie bać. O ile będzie taka okazja na nowe, to nie odrzucać tego. Okazać jakąś wdzięczność komuś, czemuś, bo tutaj widzę, że ten odwrócony rycerz mieczy, to on niestety tutaj jest energią znaków właśnie powietrznych, to bądź jakiegoś tu wodnik też może pyskaty przyjść, albo mieć tu jakiś problem, bo też tutaj się nam manifestuje w tym żywiole powietrza często. W każdym, no może właśnie na tego mężczyznę też tutaj zwrócić szczególną uwagę, nie? Bo rycerz mieczy w odwrocie, no czasami jest po prostu sygnifikacją dokładnie tego pseudowojownika, takiego pyskatego dziennikarza, czy jakiegoś tam innego żołnierzyka ołowianego, bo to de facto jest taki ołowiany żołnierzyk. To on się tak rzuca bez planu też na, z motyką na słońce. Więc też na to uważać, żeby zawsze mieć plan i strategię. Czyli, no mówię, nie? Ten talent dyplomatyczny tutaj zdecydowanie w tym miesiącu będzie potrzebny. Talent dyplomatyczny, czyli nie stawianie czegoś na ostrzu noża. Nie. Tu warto pamiętać właśnie o tym, że życie składa się z drobiazgów i też tym drobiazgom trzeba się przyjrzeć. One są tutaj bardzo istotne. Nie przyjmować do siebie tutaj jakichś takich energii dezinformacyjnych, które płyną ze świata. Tutaj będę się pewnie powtarzać, ale często też jest tutaj w tej energii właśnie ostrzegającej. I tak tutaj sumarycznie. Ten miesiąc ma być właśnie takim sprawdzianem inteligencji szeroko rozumianej, również tej emocjonalnej i waszej właśnie kurtuazji. Bądź braku, to zależy, to się będzie na pewno objawiało dwubiegunowo. Jest tu pokazana polaryzacja w dwójce. No i oczywiście to, co ważne w sierpniu, czemu się należy przyjrzeć, to albo właśnie temu wodnikowi, albo jakimś takim grubiańskim, prostackim zachowaniom. Walczcie, walczcie z nerwowością. Nie dajcie się wkręcić w jakąś nerwówkę taką prostacką, grubiańską. Tu ktoś może być zbyt pewny siebie i próbować właśnie siłą zdominować coś. Może siłą tutaj próbować właśnie zdobyć cel. Uważajcie, nie? Jest też taka przestroga, żeby zbadać argumentację drugiej strony i w zawodzie, i w życiu osobistym. Tu mamy dwójkę, tu mamy dwójkę. Dualizm po całości pokazuje, że ważny jest drugi człowiek i jego zdanie. A tu niestety dwa razy jest pokazane, że bliźnięta być może nie będą uznawały argumentów partnera, bo mogą być przekonane o własnej nieomylności. Oczywiście to może iść też w drugą stronę, ale widzę z tego całego rozkładu, że tu grozi wam takie powierzchowne podejście do problemów albo takie zrzucanie odpowiedzialności za własne kłopoty, nie, na bliską osobę. Kto tutaj najbardziej może z kolei na was zrzucać odpowiedzialność? No baran i wodnik oczywiście, bo tutaj pokazane są takie powierzchowne, kłótliwe energie, które udają, że coś zapomniały albo gonią za nie wiadomo czym i są tutaj dość nieobliczalne. Dobrze, moje drogie bliźnięta i przesłanie na sierpień dla was. Już losuję. Jest dokładnie tak, jak ma być. Żadnych potrzeb koniecznych, tylko tu i teraz. Nie planuj. No dobrze. Nie wiem, czego miałoby to dotyczyć. Przypuszczam, że wy będziecie wiedzieli.
Dziękuję bliźniętom, przechodzę do raków. Drogie raki, przegląd miesiąca dla Was, sierpień 2023. Dziś nieco krótszy, co nie znaczy, że gorszy. Absolutnie tak nie uważam. Sierpień 2023 dla raka. Energia dominująca, którą potraktujemy sobie wyjątkowo jako wyzwanie miesiąca dla raka. Co w życiu uczuciowym dla raka w sierpniu? Co w życiu zawodowym dla raka w sierpniu? I na co zwrócić szczególną uwagę, drogi raku, w sierpniu? Na pieniądze, zwłaszcza te, które dotyczyłyby tworzenia jakiegoś związku z drugim człowiekiem, rodzina, życie uczuciowe. Gdzieś wokół tego jest nauka, jest tak, czy właściwie niechęć. Brak pieniędzy albo i nie. Znaki ziemi tutaj mocno stoją, tak zwanym okoniem. Albo wasza matka, albo była żona. Królowa denarów w odwrocie to jest problematyczna kobieta. Może być kochanką, może tworzyć też relacje z waszym, no na przykład mężem, drogie raczyczki. I ona jest zagrożeniem dla was. Może być od niedawna. Tu widzę jakąś zdradę, widzę taką energię nieciekawą, ponieważ często tutaj ktoś w ogóle jest, kobieta zwłaszcza, z mężczyzną z powodu pieniędzy. I temu się przyjrzeć. Czy wy, zwłaszcza jeżeli jesteście kobietami, albo czy tu jakaś kobieta, czy też nie macie rywalki, bo ktoś tu, chociaż wy same też, tutaj kobieta jest dla pieniędzy z kimś. W ogóle tutaj nie ma takiego jakiegoś bezpieczeństwa. W wyzwaniu jest spełnianie marzeń bądź uzdrawianie jakichś sytuacji. Może rzeczywiście chodzić o zdrowie fizyczne, psychiczne, bądź każdy aspekt życia, bo gwiazda w odwrocie mówi, nie mogę spełnić jakiegoś swojego marzenia, napotykam na opór, albo jakieś metody leczenia nie przynoszą efektu. Może trzeba skorzystać z alternatywnych metod, skoro ta medycyna akademicka tutaj zawodzi, bo tutaj na pozycji wyzwania mamy przywrócenie sobie wiary, nadziei, miłości, zdrowia. I takiej energetyki życia swoim powołaniem, jakąś taką misją, tak? No gwiazda w odwrocie na pozycji wyzwania pewnie nie będzie łatwa, żeby tutaj pouzdrawiać różne rzeczy. Myślę, że najłatwiej będzie uzdrowić życie zawodowe. Dlaczego? Bo pojawia się paś kielichów z ofertą, ale uwaga, ta rybka nie jest złota. Oferta będzie, tylko, że królowa denarów w odwrocie mówi, uważaj, coś jest nielojalne, nieuczciwe. To nie jest do końca ta filozofia i ten światopogląd i te pieniądze. Więc tutaj trzeba na to uważać, nie? Czasami tutaj mamy właśnie taką problematyczną kobietę. Mamy ten trygon ziemi. Mamy też tutaj czasami jakieś problematyczne dziecko. Bo paś denarów w odwrocie jest takim nieukiem, nie? Ale on tutaj dotyczy życia uczuciowego, tak jakby to była taka zabawa w coś. Jakby ktoś się tutaj bawił relacją, związkiem z drugą osobą. Jest tu coś takiego właśnie niefajnego. Bo co tutaj macie w tym życiu uczuciowym i w miłości? Macie coś, co jest mocno niemiłosne. Paś denarów w odwrocie, to jest energia zdominowana albo przez dzieci, albo przez pieniądze. Ale wtedy jest jakiś tutaj problem, ponieważ jest to energetyka, która zwyczajnie pokazuje niewłaściwe obchodzenie się tak z pieniędzmi, bądź z czymś takim, takie rzucanie czegoś w połowie. Czyli po prostu energetyka, która tutaj każe się przyjrzeć czemuś takiemu nierealnemu, czemuś, co tutaj nie wygląda dobrze, bo tutaj często mamy młodszego partnera bądź partnerkę, tak? Nie zawsze to jest niewłaściwy stosunek do pieniędzy, ale też
Jakiś młodszy partner tu może być. Problem może być ze znakami ziemi, to już powiedziałam. Tu się pokazuje panna, tu się pokazuje panna byk koziorożec. Są jakieś nierealne pomysły, takie to jest jakieś chaotyczne. Ktoś tu pobłaża swoim zachciankom i ta energia przynosi jakieś tutaj rozczarowanie. Jest taka obojętność jakaś, taka energia wyrachowania na pieniądze w pieniądzach i to jest w aspekcie rodziny, związku. Co ciekawe, nie? W życiu zawodowym, mówię, tu może przyjść jakaś oferta, bo ten paś kielichów tutaj zwykle przynosi jakąś propozycję. Tyle tylko, że królowa denarów w odwrocie mówi właśnie uważaj, bo nie wszystko złoto, co się świeci, nie? Oczywiście tutaj może być sporo jakiejś takiej twórczości, ale tu z drugiej strony nie spełniamy swoich marzeń. Jest to duże wyzwanie, żeby te marzenia spełniać, tak jakbyśmy tego chcieli. Takie możemy mieć poczucie, że mamy pecha w miłości, a trochę więcej szczęścia w pieniądzach, ale to jakoś tutaj z tymi pieniędzmi to jest jakiś problem tutaj widzę. W sierpniu przynajmniej. Nie musi to oczywiście oznaczać jakiejś biedy, nie? Nie aż tak, ale po prostu tutaj zwróćcie uwagę właśnie albo na tę kobietę, albo właśnie na taką energetykę, coś za coś, bo jest tu coś bardzo nieuczciwego, dwa razy pokazanego, co też zahacza o życie uczuciowe bądź domowo-rodzinne, że tu się jakby sprzedajemy za pieniądze, sprzedajemy swoje ciało. Czyli duchem jesteśmy gdzieś indziej i ciałem jesteśmy gdzieś indziej. To jest taka energia, że tutaj nie można tej partnerce zaufać, bo królowa denarów w odwrocie pokazuje właśnie te trudności finansowe spowodowane niegospodarnością, albo po prostu mamy tutaj takie bierne poddawanie się. I to jest ostrzeżenie, nie poddawaj się biernie, jeżeli chcesz zmian w życiu uczuciowym czy zawodowym. Nie zniechęcaj się. Najczęściej tu mamy z tych znaków ziemskich koziorożca pokazanego, ale nie musi być, może być każdy inny. I w stosunku do ciebie ta energia też jest jakaś podejrzliwa. Przygląda się tobie, patrzy ci na ręce. Zwróć uwagę na swoje ambicje i aspiracje, bo tu widać, że jakoś ich brakuje. W sierpniu ich po prostu brakuje, nie? A paść kielichów chce przynajmniej zawodowo wydobyć z ciebie coś więcej i mówi, idź w nowe, tak? Próbuj szczęścia gdzieś na innym terenie. Oczywiście każdej nowej ofercie trzeba się przyjrzeć, żeby też nie traktować czegoś jako tylko tymczasowość i jako jakąś taką zabawę, tylko ma być coś na stałe, coś na dłużej. Tak tu masz to pokazane. No i przesłanie dla raków na sierpień. Już Wam losuję, kochane raki. I tu dwie mi się wylosowały. No dobra, pierwsze to USG prześwietl to jeszcze raz. No może tak, bo odwrócona gwiazda mówi, że coś może być ze zdrowiem. Czyli USG prześwietlić to jeszcze raz. Okej. Okay. I tu jeszcze mi się wylosowała kolejna tutaj taka informacja dla raka. Kto sieje, ten zbiera plon. Kto daje, może brać. Kto daje to, co ma najlepszego, może brać to, co najlepsze. Nie troszcząc się o zazdrość innych. Mhm. Tak, ta kobieta tu może być zazdrosna. No macie się nie troszczyć o tę zazdrość, tylko dawać z siebie to, co najlepsze. Wtedy zbierzecie plon. No bo trzeba zasiać, żeby ten plon zebrać. Trudność tu jest jakaś, widzę, choć paść kielichów daje pewną nadzieję, zwłaszcza w tym środowisku zawodowym. Dobrze, kochani, dziękuję rakom. I lewki teraz, lewki, lwiczki. Przegląd sierpnia 2023 dla lwów i lwiczek. Lwy w sierpniu 2023, lwy w sierpniu. 2023 lwy. Energia dominująca, którą potraktujemy wyjątkowo jako wyzwanie miesiąca dla lwa w sierpniu, wyzwanie. Co w życiu uczuciowym, drogie lwy w sierpniu? Co w życiu zawodowym dla lwa w sierpniu?
I na co zwrócić szczególną uwagę w sierpniu, drogie lwy? Na nową bramę do pieniędzy, nową pracę, bo tu jakaś nowa praca, często nowy zawód, czasami dla studentów w ogóle pierwsza praca. Specjalizujcie się, kształćcie się, ale to jest duże wyzwanie, bo tu mamy zastój w specjalizacji. Mamy walkę też między królową mieczy i odwróconym królem mieczy. Czasami jest to małżeństwo, para w życiu bądź w biznesie i oni się tu nie zgadzają. Tak jakby szefowa i szef. Albo para, która tutaj nie dogaduje się, może mieć też spór sądowy. Bardzo różnie, w każdym razie gdzieś jest ta linia konfliktu pokazana. I jest też taka linia konfliktu, która mówi, przydałaby się jakaś specjalizacja, jakieś dodatkowe umiejętności, żeby wykrzesać z siebie więcej, dać z siebie więcej. To może być problem, bo te dwie energie są odwrócone. Królowa Mieczy w odwrocie mówi, skupiam się za bardzo na niedoborach. Wyzwaniem też może być w ogóle jakaś kobieta. Ona jest taka władcza, od niej tu wiele zależy. Ale niestety, ona to jest taką sadomasochistką, ja tak to określam, czyli grzebie w tych wszystkich niedomaganiach, we własnych też cierpieniach i bólu. To mogą być też lwiczki, czyli taka energia, która tutaj nie może się pogodzić ze stratą jakąś, emocjonalną, finansową bądź inną. No nie może się z tym pogodzić, chociaż wie, że już drzwi jakieś się zamknęły i koniec. No to nie pomaga. To na pewno nie pomaga. Wyzwaniem może być też dobór specjalisty, lekarza, prawnika. W życiu uczuciowym to może być jakiś problem, jakiś sądowy, jakaś rozprawa sądowa, coś takiego, czy przygotowania. I po tej drugiej stronie mamy walkę prawników. Na pseudoargumenty, niestety, bo nie ma uczciwości i lojalności w tym wszystkim. Inna odsłona. Na sierpień, oczywiście nie musi być związana z tym, co wcześniej, bo przecież nie wszystkie wylądują w sądach. W każdym razie tutaj mamy taką energię, która każe się przyjrzeć jakiemuś cynizmowi, jakiemuś wyrachowaniu. Ono jest obecne przede wszystkim w życiu uczuciowym. Zawodowo to może być tutaj nieco lepiej, chociaż dwójka buław mówi, nie mogę się zdecydować, albo muszę działać, rozgrywać coś na dwa fronty. Bo trochę tu, trochę tam, albo jedną nogą już gdzie indziej, ale wciąż jeszcze w starym, czyli między starym a nowym. No ale tu nie możemy służyć dwóm panom, jest powiedziane. Ten kluczyk może tylko pasuje do jednego zamka, a nie do dwóch, więc trzeba się będzie tu na coś zdecydować. No a w tym życiu uczuciowym tu ktoś pogrywa, bo ten król mieczy w odwrocie, to on jest tutaj taki wiarołomny. On jest bardzo wyrachowany, on nie dotrzyma słowa. Mogą być też niepomyślne decyzje urzędowe, nie? Jest tu powiedziane, z partnerem to tutaj bardzo trudno będzie się tej kobiecie porozumieć, dlatego że on myśli co innego, mówi co innego i robi co innego, i mamy taką zimną kalkulację. Tu jest duża dawka egocentryzmu w tym mężczyźnie, taka też jakaś ociężałość umysłowa. Dużo jest takiego myślenia życzeniowego w tym miesiącu. Dlatego jest powiedziane, idź w nowe, nie bój się zamknąć starych drzwi, otworzyć nowe. I tutaj to jest taka nowa brama finansowa, to jest po prostu energia nowej pracy, nowego projektu, bądź energia też nieruchomości, nabywania jakichś nieruchomości, czy nie tylko, czasem operacji jakichś finansowych. Generalnie nie chodzi tutaj o to, żeby właśnie iść w nowe. I w centrum Twoich zainteresowań ma być satysfakcja i zadowolenie właśnie finansowe. Bo są dobre widoki na przyszłość, tylko trzeba to mądrze rozegrać, widać w tym miesiącu. Czasami możesz dostać tu jakiś niespodziewany prezent, czasami tutaj jest takie zastanawianie się, czy nie kupić właśnie jakiejś działki rekreacyjnej bądź innej. No i tyle, nie? Jeżeli jesteś przepracowany, zmęczony, to tutaj jest powiedziane, weź pod uwagę urlop. To jest taki urlop, taki wyjazd na wieś, taki urlop na łonie natury, coś takiego. Też się tutaj doradza, gdyby był ten problem już z jakimś przemęczeniem, zmęczeniem materiału. W życiu zawodowym mamy
No, uczuciowo to jest ten nieobliczalny mężczyzna, a tu w życiu właśnie zawodowym są te dwie buławy, czyli tak nie wiem, na co ja właściwie mam się tutaj zdecydować i jestem tak w takim rozkroku, w takim szpagacie, waham się, bo tu jest ta właśnie implikacja tego niezdecydowania, bądź właśnie takiego sługi dwóch panów. Może to być też sługa tej pani i tego pana, którzy tak cię mogą tutaj rozgrywać. Sami ze sobą są też w jakimś konflikcie i ty może ci się dostać przy okazji. W tym przypadku, gdzie dwóch się bije, tam trzeci nie korzysta, tylko tam trzeci też może oberwać, nie? Niemniej jednak nie jest to najgorsza energia. Ona jednak tutaj daje pewne takie pole kreacji, jakby nie było, bo jest tutaj pozycja prosta, czyli mamy jednak taką przestrzeń, by podjąć adekwatną decyzję, brać sprawy w swoje ręce i nie pozwolić właśnie, żeby te dwie osoby ci krzyżowały plany. Ta kobieta, ten mężczyzna, tak? Bo mogą ci coś próbować wyperswadować. No to nie, to po prostu nie możesz na to pozwolić. Musisz mieć tutaj zachowane prawo do własnego zdania. Myślę, że jest to możliwe. Ale właśnie tutaj jest powiedziane, że będziesz musiał wybrać w pracy pomiędzy tymi dwoma osobami albo tymi dwoma opcjami. Pogodzić te dwie różne koncepcje, nie? Żeby tu właśnie jakiś sukces osiągnąć, albo żeby wysiłek doprowadził do dobrego rozwiązania. Czy warto tu słuchać czyichś rad? Mówię o tych tak zwanych autorytetach. Nie za bardzo. Tu rzeczywiście bierzemy sprawę w swoje ręce. Tak masz tutaj powiedziane. No i przesłanie dla Ciebie, Lwie, na ten miesiąc, sierpień 2023. Przesłanie dla Lwa. Już tu mam. Wylosowałam dla Ciebie. Mały podarunek jest lepszy niż wielkie obietnice. No, tu są czasami obietnice bez pokrycia. Tych dwoje ludzi ma do tego skłonności. Komu mogę dzisiaj sprawić przyjemność drobnym podarunkiem? No też idzie to w drugą stronę. Tak, bo denary, as denarów czasami mówi też idź do kogoś z prezentem. Taka tutaj jest energia. No dobrze. Jakaś część Lwów oczywiście też obchodzi urodziny w sierpniu, więc niewykluczone, że dostaniesz jakiś prezent. I on wcale nie musi być duży. I właśnie wtedy trzeba tutaj mieć to na uwadze, nie? Że mały podarunek jest lepszy niż wielkie obietnice. Dobrze, dziękuję Lwom. Życzę dobrego sierpnia i przechodzimy do panien. Co dla panien w sierpniu? Zobaczymy, jak się dla was panny i kawalerowie ułożą karty, czyli energię. Sierpień 2023 dla panien. Sierpień 2023 dla panien. Energia dominująca, czyli wyzwanie miesiąca. Wyjątkowo dzisiaj tak zrobimy w sierpniu. Co w życiu uczuciowym, droga panno, w sierpniu cię tutaj czeka? Co w życiu zawodowym w sierpniu? I na co zwrócić szczególną uwagę, droga panno? Że tu masz wszystko na odwrót. Dużo ciepła i czułości i takiej energetyki odwzajemnienia czegoś fajnego, wzniosłego, twórczego jest w pracy, w zawodzie. I dokładnie na odwrót, na uczucia. Bo problematycznego rycerza buław mamy w odwrocie. Niestabilnego psychicznie mężczyznę, bądź emocjonalnie, który tak z kwiatka na kwiatek, tendencja do zdrad. Bronić się tu trzeba. Siódemka buław pokazuje w wyzwaniu miesiąca obronę konieczną,
takie odgradzanie się, tworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni. Też systematyczna praca jest wyzwaniem. Myślę, że to się uda. Najlepszą masz tu taką energię na pracę, na to życie zawodowe, bo masz asa kielichów, a as kielichów mówi o twórczości, o artyzmie, o szansach nowych, o inspiracjach, o takim zaufaniu, bo w tym oceanie pływa dużo ryb, a więc jest dużo szans i możliwości, by coś twórczo zaprojektować. Prawdopodobnie będzie taka szansa. Będzie taka szansa, tylko trzeba się wykazać no, większą elastycznością, bo tutaj płyniemy, poddajemy się temu nurtowi zmian. Zresztą w wyzwaniu też jest pokazana tutaj taka energia, bądź bardziej elastyczny, wtedy tutaj będzie łatwiej. Natomiast pewne rzeczy też trzeba będzie tutaj obronić, bo tu jest powiedziane nieupoważniony wstęp zbroniony. Komu tutaj wstęp zbroniony? No myślę, że najbardziej na życie uczuciowe, no bo jest rycerz buław w odwrocie. Tu jest przestroga przed jakimś mobbingiem, ale takim uczuciowym, takim przymusem i presją, bądź nieodwzajemnioną miłością. Bądź taką energią bardzo przemocową i natarczywą, bo rycerz buław w odwrocie i to mówi o takiej natarczywości. O takim przypieraniu do ściany. Stąd tutaj ta obrona konieczna. Trudno mi powiedzieć, jak ta energia dokładnie się u Was rozłoży i uaktywni. Na pewno będzie tu różnie, ale warto tutaj trzymać się właśnie tego konceptu tutaj na końcu, nie? Że zwrócić szczególną uwagę na te też więzi rodzinne. Co my tutaj w rodzinie wypracowaliśmy? Wychodzić z jakichś konfliktów rodzinnych, o ile są. To będzie tu bardzo ważne. Tak, no dlatego, że dziesiątka kielichów w odwrocie, ona mówi właśnie też o takim, o takich sprawach, kiedy ta tęcza tutaj znika, jeżeli my tutaj nie będziemy czegoś być może kontrolować. Co tu trzeba kontrolować? Może jakiegoś strzelca, problematycznego, albo jakąś inną energię młodego człowieka z trygonu ognia. Zwłaszcza gdyby to były wasze dzieci. To jest do skontrolowania. Tu jest jakieś niebezpieczeństwo. Uwaga panno, nie miej też wygórowanych jakichś oczekiwań co do właśnie swoich dzieci bądź partnera, bo tu czasami żyjemy taką idealizacją, ale to jest przestroga, by tego nie robić. Bo masz prawie jak w banku, choć to złe porównanie, że ktoś tutaj nie spełni twoich oczekiwań, a już na pewno nie ten rycerz buław, który się odwraca. Znak ognia, tak? Bo on tak jest bardzo taki właśnie niestabilny, on tak tutaj fruwa, on tak tutaj zmienia miejsce, co innego mówi, myśli i robi. Bywa bardzo, bardzo zawodny i nieobliczalny. A zatem, już tak tutaj reasumując, na pracę, na nowe projekty, tutaj przepiękna energia, bardzo rozwojowa, bardzo kreatywna, wręcz fantastyczna, można powiedzieć. Dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o to życie uczuciowe bądź rodzinne, bo jednak jest tu coś takiego, co... No właśnie, system wartości przy siódemce. Ty masz jakiś inny system wartości, ktoś ma jakiś inny system wartości, ktoś nie podziela twoich wartości, ty nie podzielasz czyichś wartości. Może masz z kimś inne poglądy na temat życia rodzinnego, albo po prostu jest jeszcze problem innego rodzaju, na przykład z dziećmi z poprzedniego związku. Nie wiem, twojego partnera, który jest po rozwodzie, nie? I trudno się tu dogadać, albo z tymi dziećmi, albo z teściami. Coś takiego, bo tu może być też problem z teściami, nie? Może być właśnie taka też energia tego syndromu pustego gniazda, że gdzieś tutaj ktoś wyjechał, twoje dziecko i panna może się czuć taka sama, taka siama, nie? Podczas gdy tutaj masz możliwości rozwojowe na innych obszarach. Co tu jeszcze może być? Może panna tutaj w ogóle chciałaby prężnie jakiś biznes rodzinny prowadzić i są jakieś problemy, to wtedy jest tutaj nawołanie, idź w nowe pomysły, żeby wszyscy członkowie rodziny
czuli się bezpiecznie w tym projekcie. Tego typu rzeczy. Tu widzę, że trzeba będzie też ograniczyć jakieś wydatki i wystawny styl życia, o ile pan na to ma, oczywiście, bo powinnaś tutaj wybrać w sierpniu coś, co bardziej kochasz, tak? Czyli nie rzecz i nie materię, tylko ludzi, człowieka. Czasami może być tu też i jakaś taka energetyka kłótni o podział, podział majątku, spadku, jakieś pieniędzy. Taka też, że ktoś cię może zmuszać, żebyś działała więcej na pełnych obrotach. To nie, masz powiedziane nie. Nie. Sierpień no, wciąż jest miesiącem wakacyjnym, więc trzeba tu mądrze wygospodarować tym czasem, żeby właśnie był czas i na kreację twórczą, i na to, co jest tutaj, czyli na wypoczynek, bo czasami jest takie przymuszanie też do pracy właśnie ponad siły. A każdy ma jakąś ograniczoną wydolność, prawda? No, czyli już tak reasumując, to powiem tak. Sierpień będzie miesiącem najlepszym na takie elastyczne zmiany, nowości, inspiracje na terenie pracy. Trzeba będzie powalczyć w imię własnych przekonań, jeżeli chodzi o rodzinę, bądź, czyli no, partnerzy, dzieci, ewentualnie tu jakiś taki niesubordynowany kochanek. Z trudem tutaj zachowasz pozytywne nastawienie, ale myślę, że to się najprawdopodobniej uda i generalnie też jest takie nawołanie, żeby nie tracić tego dobrego, pozytywnego nastawienia i czegoś tutaj nie odpuszczać. Nie odpuszczać to znaczy nie poddawać się wszędzie tam, gdzie czujesz, że jesteś już blisko tej wygranej. Zdecydowanie nie jest to wygrana tutaj, jeżeli chodzi o energię miłości. Bardzo nie podoba mi się ten rycerz buław w odwrocie, bo on zwyczajnie nie jest fajny. To jest bawidamek, to jest lowelasik, oczka naokoło głowy. Mężczyzna, który po prostu idzie na całość, ale idzie też na czołowe takie zwarcia. Więc jest to energia, która mówi też weryfikuj znajomości na odległość, nie wchodź w takie relacje, gdzie na przykład przez Facebooka kogoś poznajesz, bo tutaj mamy taką zalotność, pewną odległość, brak zaufania i widać, że ten człowiek nie chce się ustatkować. Czyli może trzeba będzie w ogóle jakieś romantyczne plany w tym miesiącu odłożyć, bo bardziej romantycznym planem jest as kielichów na terenie zawodowym. No i tyle. Przesłanie na ten jaki tydzień? Na sierpień dla panny poproszę. Dzisiaj, czyli w całym sierpniu oczywiście, ćwiczę się w tym, by koncentrować się na zaletach innych, a pomijać ich słabości. To w przypadku tutaj dzieci i partnerów, bo tutaj było ostrzeżenie. Żeby nie stawiać ludziom, zwłaszcza rodzinie swojej, zbyt wygórowanych oczekiwań, bo się wtedy będziesz bardzo frustrować, że ktoś no, nie sięga do tego twojego ideału. Czyli za wysoko tu nie stawiaj poprzeczki, jeśli chodzi o twoją rodzinę, dzieci zwłaszcza. No tak, czyli dzisiaj ćwiczę się w tym, by koncentrować się na zaletach innych, a pomijać ich słabości. Nie tylko będą odkrywać pozytywne strony innych, ale i na nie reagować. No to bardzo ładnie, ale na tego to jednak uważaj. Dobrego miesiąca, panny, i wagi już. Przetasuję talię dla wag. Energia dla wag w sierpniu 2023. Poproszę. Waga w sierpniu 2023 roku. Dobrze, kochane wagi. Energia dominująca wyjątkowo w tym miesiącu potraktowana jako wyzwanie miesiąca, wyzwanie sierpnia dla wag.
Co w życiu uczuciowym, drogie wagi, w sierpniu dla Was? A co w życiu zawodowym dla Was w sierpniu? Na co zwrócić uwagę szczególną w tym miesiącu, czyli w sierpniu? Żeby pewne rzeczy zakończyć, żeby nie było tej nadreakcji na bodźce, czyli takiej energii, pewnej frustracji, czy wręcz nawet histerii, że coś nie idzie po mojej myśli, coś mnie dobija. Generalnie nie dać się dobić przez okoliczności i sytuacje. Mądrze tutaj gospodarować pieniędzmi i taka wskazówka dodatkowa, miesiąc dobry na takie przemyślenia mojej sytuacji, takie scentrowanie się, trochę tak schodzimy ludziom z pola widzenia, po to, żeby tutaj przede wszystkim uzyskać taki wgląd w królowej denarów, w swoje potrzeby. Dlatego tutaj pod tym drzewem siedzimy i się zastanawiamy. Tu jest pokazane to rozświetlone trzecie oko. Energia takiego zmierzenia się z pewną taką podejrzliwością, może też z hipochondrią, gdyby jakaś waga tutaj miała problem z hipochondrią, czyli przypisywanie sobie chorób, których nie ma. Choć możesz mieć tutaj takie poczucie, że rzeczywiście jest ten ból, że w ciele faktycznie coś występuje, to wtedy też rada byłaby, żeby się z tym zmierzyć. Tu jest taka zmiana ścieżki, zmieniamy specjalizację lekarską, czyli idziemy do innego lekarza, żeby rozpoznać, co mi tak naprawdę dolega, bo tu mamy możliwość postawienia zupełnie nowej diagnozy. Także wiele wątków oczywiście. Dominuje taka energia pewnych takich fundamentów emocjonalnych w czwórce kielichów. To może być dla Was wyzwaniem, dlatego że Wy będziecie tutaj musiały czy musieli po prostu zwolnić tempo. O ile było bardzo szybkie, może nadal będzie, bo ja nie wykluczam, że będzie i będzie Wam bardzo trudno zwolnić, to wtedy jest powiedziane, musisz zwolnić, bo jak nie zwolnisz, to grozi Ci dziesiątka mieczy. Czyli przytłoczenie, ból też fizyczny, psychiczny. Trzeba zwolnić, trzeba wejść w ten swój środek, być może odpocząć, być może się urlopować, albo zwyczajnie rozpoznać te swoje potrzeby. Rozpoznać swoje potrzeby na tu i teraz, bo one co jakiś czas się zmieniają, przechodzą też transformacje. I właśnie będzie taka energia przewartościowująca. Ale ja najwięcej widzę takiej energii przewartościowującej w obrębie, co ciekawe, życia zawodowego, bo odwrócony pustelnik, on tu czegoś nie widzi. Nie widzi. Może nie chce widzieć jakichś błędów, niedoróbek, niedopowiedzeń. Na życie zawodowe też tu ma wpływ ta energia tego jakiegoś starszego człowieka. Tu jest ostrzeżenie przed starszymi mężczyznami. W życiu zawodowym mogą tutaj rzeczywiście bardzo przeszkadzać ta geriatria. I nie chodzi o metrykę, tylko w ogóle taki stan umysłu, bo ja mówię, geriatria to jest stan umysłu i ten odwrócony pustelnik bywa, że znak panny. Albo jakiś inny chłop, choć może być też i kobieta. Gdzieś tu w życiu zawodowym coś psuje, coś miesza, przeszkadza, bardzo mocno przeszkadza. Dlatego tutaj Wy może rzeczywiście przydałby się jakiś odpoczynek. Może brakować natchnienia, może brakować inspiracji, ale to może właśnie dlatego, że Ty masz swoje uczucia, energię wycofać z jakiejś relacji chyba najbardziej zawodowych. Tu jest sporo takiej rutyny, bym powiedziała. Nie widzę tutaj w ogóle namiętności, widzę taką potrzebę bezpieczeństwa po całości. Królowa denarów tutaj na to życie uczuciowe mówi, że mój komfort przede wszystkim, moja potrzeba bezpieczeństwa jest tutaj najważniejsza. Mężczyźni tu mają dobrą żonę, tak?
taką energię, bądź w ogóle może się zamanifestować tutaj ta królowa denarów, czyli matka, żona, bądź jakaś ważna. Trygon Ziemi zwykle być nie musi, po prostu taka rozsądna, racjonalna. Ona tutaj przyjmuje ster sierpnia w tym życiu uczuciowym bądź rodzinnym. Od niej tu wszystko zależy, właśnie od tej królowej denarów. Wy, wagi, jako właśnie matki, żony czy kochanki, kobiety, macie taką energię bardzo rozsądną, bardzo racjonalną. Moje poczucie bezpieczeństwa, mój komfort, mój dom, moja rodzina. I myślę, że z tego akurat będziecie zadowolone, bo ta kobieta jest zadowolona z tego, co ma wokół siebie. Po prostu jest zadowolona. Jest tu też taka wskazówka, żeby w tym życiu uczuciowym bądź rodzinnym, zwłaszcza jeśli jesteście kobietami, właśnie skupiać się na tych swoich potrzebach, koncentrować się na takiej energii bardzo komfortowej, inteligentnej i po prostu zawsze mieć w tyle głowy takie pytanie, czy ja czerpię przyjemność z relacji, które łączą mnie z ludźmi. Te, które są w związkach stałych, to ja widzę, że tutaj są zadowolone, bo jest energia zadowolonej kobiety, takiej dojrzałej, zadowolonej kobiety. Te, które nie są w żadnych związkach i poszukują, to tutaj nie widzę tutaj właśnie jakichś takich nowych partnerstw. Raczej jest takie usunięcie się w cień i poświęcenie czasu czemu? Swojemu takiemu właśnie bezpieczeństwu emocjonalnemu. Wtedy bardziej w pojedynkę, nie? Na życie zawodowe tutaj mamy właśnie tego starego paskuda. Ten odwrócony pustelnik, on tu faktycznie jest taki upierdliwy, niesłowny i jakby tego było mało. Mówię, to są zwykle starsi mężczyźni, ale to wiecie, to może być ktokolwiek tak naprawdę, kto tutaj wchodzi nam w tak zwaną szkodę, bo on tak właśnie opóźnia, on stwarza jakieś takie dylematy, których de facto nie ma. Jest taki wymyślacz. Wymyślacz takich problemów, tak to ujmijmy. Bo on w ogóle to taki, wiecie, taki stary hipochondryk. Co tu może być? Na pewno trzeba będzie tutaj przemyśleć te swoje sprawy zawodowe. Waga może mieć taką tendencję rzucania się właśnie w wir pracy, by zawoalować jakąś tutaj swoją formę problemu. I widać, że nie masz co liczyć na tego człowieka, jeśli chodzi o pracę, dlatego że tu trzeba na własną rękę będzie sobie radzić. Może też oznaczać to, że ty jesteś zbyt ostrożny w ogóle, że nie chcesz czegoś zakończyć, trudnych relacji zawodowych bądź zawodowo-emocjonalnych. Jest taka za duża ostrożność i to ci nie pozwala rozwinąć skrzydeł, a rozwinięcie skrzydeł tutaj byłoby wskazane, bo tutaj trzeba wyjść poza jakąś strefę komfortu, uwolnić się z czegoś albo dyskomfortu, bo to wcale nie musi być komfort, po prostu z rzeczy, które nam nie służą, prawda? Jest taka konfrontacja z samym sobą pokazana i taka energia, która mówi, że my się zastanawiamy nad relacjami, nad karierą, nad naszą samotnością. Nawet jeżeli jesteśmy z kimś, nie? Tego typu energie. W związku z tym jest tutaj powiedziane, żeby oczyścić te swoje drzwi percepcji w czwórce kielichów przy dziesiątce mieczy. I popracować nad taką swoją niezależnością, samodzielnością we wszystkich możliwych relacjach. Wszystkich, absolutnie wszystkich. Żeby odetchnąć w samotności, żeby pogłębiać wiedzę też. W spokoju.
Te, które jeszcze nie rozpoczęły działalności własnej, to mają do tego namowę, od dłuższego czasu widzę. Dobrze, drogie wagi i przesłanie na sierpień poproszę dla Was. Wylosowałam dla Was, no tak, przeszłość przeminęła, dziesiątka mieczy. Przyszłość jeszcze nie nadeszła. Nie trzymam się kurczowo ani tego, co było, ani tego, co będzie. Całą moją uwagę skupiam na chwili obecnej i żyję świadomie. Tu i teraz. Jedynie ta chwila jest czasem rzeczywistym. Zgadza się. Tu, od alfy do omegi. Dziękuję wagom. No i miesiąc sierpień dla skorpionków już. No to sprawdzamy. Drogie skorpiony i skorpioniczki, energię dla Was na sierpień 2023, energie sierpniowe dla skorpionów. Sierpień 2023 dla skorpionków. Energia dominująca, wyzwanie miesiąca, dwa w jednym. Co w życiu uczuciowym w sierpniu dla skorpiona? Co w życiu zawodowym w sierpniu dla skorpiona? I na co zwrócić szczególną uwagę, drogi skorpionie, w sierpniu? Na własną przyjemność, spełnianie marzeń, żeby brzuszek był syty. Trochę tak, wilk syty i owca cała. Ta owca nie będzie cała w życiu uczuciowym. Król buław w odwrocie bardzo przeszkadza. Energię zimnego draństwa mamy, rozbitą energię rodziny. Widać znaki ognia w kontrze ze znakami tymi kielichowymi, czyli emocjonalną wodą. I tu jak pies z kotem, jeżeli chodzi o tą uczuciowość. Przestroga, żeby nie mieć wygórowanych oczekiwań w tym miesiącu. To Wam pomoże. Skupcie się na swoich własnych potrzebach, na pięknie, na sztuce, na artyzmie, na gościnie, na zabawie, na imprezowaniu, na życiu towarzyskim, na biesiadzie, na wytwarzaniu rzeczy pięknych, łatwych i przyjemnych na swoim dobrostanie. Na spokoju, na odpoczynku. Trzymajcie się z dala od tego. To będzie duże wyzwanie. Mamy cyniczne rozgrywanie. Nie macie tu wsparcia. Król buław w odwrocie mówi, ja nie daję tobie wsparcia. Jestem zimnym cynikiem. Osobą, która myśli tylko o sobie. Może to jest też przestroga dla pana skorpiona, bo na wyjściu jest taka energia seksoholizmu mężczyzny. A dla pań, no może macie z tym do czynienia. Dziesiątka kielichów na życie uczuciowe i rodzinne mówi, nie stawiam wobec nikogo wysokich wymagań, bo i tak tym wymaganiom nie sprosta. Ani moje dziecko, ani mój partner, ani ktoś, kto mógłby być potencjalnym partnerem, dlatego kieruję się tutaj na swoje własne potrzeby, zadowolenie, nie? Bo co tutaj mamy w życiu uczuciowym? W życiu uczuciowym mamy tutaj frustrację po prostu, taki przymus też jakiś, poddawania się tym koniecznym obowiązkom. Frustrujemy się, bo ani nasze dzieci, ani partnerzy, ani nic nowego się tu nie wydarza, bo ta tęcza znika, tak? Po prostu jest tu dla skorpiona taka energia ciężka. Tym ciężarem może być dla Was albo znak wody, albo znak ognia. Tutaj pokazany jest mężczyzna z trygonu ognia, który jest jakiś problematyczny. Jest to baran, lew bądź strzelec. Być nie musi, ale najczęściej taki jest. Może być też problem z jakimiś urzędami. Choć tego tak tu nie widzę, bo tutaj na pracę, na zawodowe sprawy macie pazia, macie fajną, nową, świeżą energię. Takich nowych praktyk, nowych doświadczeń. Długa droga przed nami, nauka, ale jest fajnie, bo tu się zaczyna z przytupem. No to pozdrawiam Rozę. Rozgrzewka z przytupem to jest właśnie droga Rozo, to paść denarów, bo on zaczyna, czyli się rozgrzewa do działań zawodowych, ale z przytupem i jest ciąg dalszy. Jest z tego pieniądz, nie? Więc okej. Także skupiamy się na tych przyjemnościach tego życia, na tej energii takiej, że po prostu miłość jest nauką,
Cały czas tu uczymy się kochać. Widać, że dość trudne to jest taka trudna miłość, bym powiedziała, również rodzinnie, bo dzieci nas tu specjalnie nie budują. No nie, powiedzmy sobie szczerze, że nie za bardzo. Ale z drugiej strony, my wciąż się uczymy i stajemy się i lepszymi rodzicami, i lepszym człowiekiem, nie? To życie uczuciowe tutaj kuleje, chociażby też dlatego, że albo mamy tu jakąś na początku rozwiązłość seksualną tego chłopa, po prostu, albo nie. No nie można liczyć tutaj na to wsparcie, bo to tutaj, tak? Czyli są jakieś problemy. Może kłótnie o podział pieniędzy w rodzinie. Może te relacje z domownikami, one tutaj się nie układają, bo samemu tu wszystko trzeba robić. Tu jest taki inny system wartości w tej rodzinie. Partnerzy różnią się bardzo. Temat życia rodzinnego wygląda inaczej dla Skorpiona, a inaczej dla jego partnera. Gdyby w ogóle nie było partnerstwa, byście kogoś tu dopiero szukali, to uważać na tego króla buław kobiety, bo on szuka szybkich wrażeń, ale rodziny z tego nie będzie. Przeszkodą są tutaj poprzednie związki, dzieci z poprzedniego związku, bądź teściowie, bądź jeszcze jakaś inna trudna taka energia prorodzinna. Co w życiu zawodowym tutaj dobrze, paź denarów się uśmiecha, mówi właśnie rozgrzewka z przytupem, nowe możliwości zawodowo-finansowe, dużo pracy przed nami, ale warto. Ale warto, bo w paziu denarów dopiero się coś rozwija, ale jeżeli wytrwamy, jeżeli będziemy systematyczni, to powinno być dobrze. Więc energia bardzo obiecująca. Czyli rzeczywiście tutaj postawcie, kochani, na to, by mieć satysfakcję w tym miesiącu i takie spełnienie emocjonalne dokładnie tutaj z tej pracy, uważać na jakichś adoratorów bądź pseudoadoratorów. I kolejna rzecz to mieć taką świadomość, że wszechświat mi naprawdę sprzyja, bo taka prawda sprzyja. Napełnia mi te kielichy, nie? Wtedy, kiedy ja rzeczywiście tego potrzebuję. Jakąś część zysków przeznaczasz też tutaj na kogoś, bo widać, że w dziewiątce kielichów my dzielimy się jeszcze z kimś. Najczęściej to jest ta hojność taka pokazana, że każda pomyślność w interesach podlega jakiejś tutaj podziałowi, tak? Dzielimy się częścią zysków z innymi. I to sygnalizuje, że tak będzie, bądź tak po prostu być ma. No dobrze, i przesłanie dla Was, Skorpiony. Sierpień 2023 dla Skorpiona. Losuję dla Was mała karteczka, ale coś gęstym druczkiem. Daj drugiemu człowiekowi wszystko, co jest w Tobie żywe. W Tobie. Swoje zainteresowanie, wiedzę, humor, smutek, no to jest na tej biesiadzie w dziewiątce. Spojrzenie, uśmiech, troskę. Życie to zaangażowanie. Tak jest. I się nie frustruj, że no właśnie, nie ma tych ideałów, bo nie ma. Dziękuję Skorpionom. Sierpień dla strzelczyków. Drogie strzelce, cóż w sierpniu dla Was? Sierpień 2023. Dla strzelców i strzelczyń. Sprawdzamy. Energię dominującą miesiąca. Wyjątkowo dwa w jednym, czyli wyzwanie miesiąca. To samo ma być na ten miesiąc, co w życiu uczuciowym dla strzelca w sierpniu. Co, moje drogie strzelce, dla Was w życiu zawodowym w sierpniu?
I na co zwrócić szczególną uwagę? Halo, tu Ziemia, bo o co chodzi? Wyzwaniem jest równowaga finansowa, czyli krótko mówiąc, praca, wysiłek, systematyczność byka. Równomierność w wydawaniu i braniu, czyli tu nie ma miejsca ani pola na wykorzystanie, a niestety widać je. I widać je dość wyraźnie też w życiu uczuciowym, bo ta odwrócona piątka kielichów tutaj pokazuje uzależnienia, zależności, nie można się pogodzić z jakąś stratą. I trzeba tę energię wyrównać, czyli zniwelować ten brak, który wciąż tu czujemy, bo tu jest powiedziane w piątce kielichów w odwrocie, trzeba się pogodzić z jakąś stratą. Jedne drzwi się zamykają, tak, mleko się wylało, tradycyjnie mówi ta karta, ale przecież istnieją jeszcze szanse, kolejne drzwi się mogą otworzyć, ale na to trzeba uważać. Na wybujałą wyobraźnię, fantazję i odloty, bo tu jesteśmy za daleko od ziemi. W tych sprawach uczuciowych. Albo za dobrą monetę bierzemy co? Idealizację partnera, bo to jest taka skłonność też czasami do idealizacji, że przecież nie może być wcale aż tak źle. Ten partner, no on nie może być aż taki zły. Choć nas w oczy kolą jakieś takie, nie wiem, czasami energię zdrady, energię tam czegoś innego, ale nie, tu idziemy w zaparte, więc jest powiedziane: zejdź na ziemię, przestań idealizować. I tak naprawdę przestań idealizować cokolwiek, bo tu jest przestroga przed nadmierną idealizacją. W co wejść? Wejść w medytację, w uspokojenie myśli, wejść w rozwój duchowy, bo siódemka kielichów też i o tym mówi, o takiej energii wyobraźni. Ale wyobraźnia to nie jest, nie równa się ułuda. To są dwie różne rzeczy. Masz dwie dostępne możliwości w tym miesiącu. Możesz wybrać fantazjowanie, a możesz rzeczywiście zbadać swoje dostępne możliwości na ten moment. Łatwo nie będzie, bo jest w wyzwaniu właśnie ta równowaga, czyli taka energetyka, która tutaj każe się przyjrzeć, czy wszyscy porówno dostają i tych emocji, i tych pieniędzy. Mamy tu jakiś zawód miłosny w tej odwróconej piątce kielichów. Strzelec mu ma pokazaną taką sytuację, kiedy coś nie idzie po jego myśli, tak czy siak. Albo straci energię i rozpamiętuje to, co było. Albo jeszcze inaczej, czegoś się tu wstydzi, nie chce czegoś ujawnić, coś trzyma w tajemnicy przed partnerem, bo nie jest do końca pewny tego partnera. Albo nie jest pewny, czy sobie poradzi z reakcją zwrotną. To jest powiedziane małymi kroczkami, masz się tak układać do tego życia na nowo, do takiego życia wychodzenia albo z jakiejś żałoby, albo i nie, po prostu nie wstydzić się jakichś porażek emocjonalnych. Może tylko o to tutaj wyłącznie chodzić, bo żadna strata de facto nie jest porażką, tylko jest lekcją, jest nauką. Co ma strzelec tutaj w życiu zawodowym? No, pazia mieczy w odwrocie, czyli pyskacza, młodego człowieka, który nie bardzo ma ochotę na naukę. Generalnie to on tutaj dużo gada, mało robi. Mamy tutaj trygon znaków powietrznych, albo młodych ludzi, praktykantów, albo po prostu jakieś takie dezinformacje w miejscu pracy. Czyli jedna baba drugiej babie. I tutaj nie ma odpowiedzialności. Jest takie marzycielstwo, dlatego ta energia cały czas tutaj na koniec podkreśla ten aspekt wyobraźnia, fajna rzecz, ale to takie marzycielstwo, taka energia bardzo chwiejna. Może tutaj w tej pracy brakuje doświadczenia komuś, życiowego doświadczenia. To nie musisz być ty, to może być po prostu osoba, która stanie się tu przyczyną problemów, bo widać, że będzie tu jakiś problem. Czasami po prostu tu coś podpisujemy, ale nie czytamy. Więc jest powiedziane: czytaj. To, co drobnym drukiem czytaj, tak?
Ktoś tu w pracy jest niegodny zaufania, bo tu widać taką energię, która, no nie wiem, albo nie ma odpowiednich kwalifikacji, albo po prostu plotkuje, albo sobie z czegoś żartuje, gdy wymagana jest powaga, albo jeszcze inaczej. Jest to taka energia właśnie za plecami coś robimy, czyli de facto takiej zdrady, nie? W tym środowisku zawodowo. Dlatego tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie na te drobiazgi, na to, żeby tak nie idealizować sytuacji, nie idealizować człowieka, bo niestety to może się przełożyć na kwestie finansowe i tu wtedy może być jakiś problem równomiernej wymiany, czyli możecie iść w jakieś straty. Trzeba to będzie tutaj wziąć pod uwagę bardzo mocno, dlatego że w wyzwaniu, które nie musi być łatwe, jest motyw 6 denarów, czyli lojalności, hojności i współpracy z drugim człowiekiem właśnie na niwie finansowej czy zawodowej, albo jedno i drugie. No i tutaj właśnie taka jest tu energia tej pracy zespołowej, która może być przez to ogniwo zakłócona. To ogniwo właśnie takie nielojalne, nieumiejętne, nie? A tu trzeba mieć na uwadze to, że wasza tutaj satysfakcja, no właśnie głównie z pieniędzy, jest tu uzależniona od pracy całego zespołu. Całego zespołu. Wszyscy członkowie zespołu gwarantują sukces albo brak tego sukcesu, nie? No a tu mamy jakieś właśnie takie ogniwo niezbyt uczciwe bądź po prostu takie chwiejne, strasznie chwiejne, niezdecydowane. No dobrze, przesłanie na ten miesiąc. Sierpień 2023 dla strzelczyków, tu wylosowałam. W życiu nie ma nic, co do końca pozostaje takim, jakim było na początku. Jedyną rzeczą trwałą jest nieustanna zmienność. Czy ja, moje życie, jesteśmy w ruchu? Czy ja płynę, czy opieram się przeciwko czemuś? No w tym miesiącu to raczej widzę opór, nie płyniesz. Nad tym pracujemy. Dziękuję, strzelczyki. Dobrego miesiąca. Koziorożce. Łyczek i już przechodzę do koziołków. Koziorożce, sierpień 2023 roku dla koziołeczków, czyli naszych pań i panów koziorożców. Madame and Monsieur. Zaraz sprawdzimy sobie energię dominującą, która jednocześnie będzie wyzwaniem miesiąca, bo tak czuję, że w tym miesiącu tak zrobimy. Energia dominująca, czyli wyzwanie miesiąca, sierpień dla koziołka. Co w życiu uczuciowym, drogi koziołku, w sierpniu dla ciebie? Co w życiu zawodowym dla koziorożca w sierpniu? I na co zwrócić szczególną uwagę, koziorożcu, drogi? Żebyś trochę odpoczął. Trochę przyjemności. Praca wygląda tutaj najlepiej, bo masz gwiazdę. Masz taką energię uzdrawiającą, energię rozmachu. Sypiesz tymi gwiazdami. To jest energia, która po pierwsze uzdrawia wszelkie bolączki, a po drugie na tym terenie pracy, zawodu, pieniędzy jest bardzo taka twórcza, kreatywna. I jesteś na tym świeczniku, masz te swoje 5 minut, bo gwiazda mówi, wchodzę i wszyscy mnie widzą. Bo tu mamy show biznes, mamy dobrego aktora i on się aktorsko potrafi zaprezentować. Na scenie bądź gdzieś indziej. Masz taką tu scenę życia pokazaną, takie podium w pracy, gdzie jesteś widoczny i doceniony. I generalnie no, jesteś tą gwiazdą, błyszczysz na firmamencie. Także to wygląda fajnie. Generalnie tu za bardzo nie ma się do czego przyczepić. Wyzwaniem jest księżyc, czyli twórczość, kreatywność, twoja wrażliwość. Może wyzwaniem być rak, ryby bądź jakiś inny wodny zwierzak, bo w księżycu rzeczywiście mamy taką energię tych przypływów, wpływów, odpływów emocjonalnych bądź związanych właśnie z tymi ludźmi, z tymi emocjami, tak?
Księżyc jeszcze jest bardzo taką energią twórczą, więc księżyc i gwiazda niejako tworzą parę. Dlaczego? Dlatego, że i księżyc, i gwiazda są na tym samym niebie. Po prostu. Ja myślę, że na to wyzwanie w księżycu wy świetnie odpowiecie, bo odpowiadacie w gwieździe, roztaczając ten swój blask, rozdając swoje talenty, bo wy tu pokazujecie swój talent. Rozdajecie te swoje umiejętności, talenty, wiedzę innym ludziom. I tyle. Tu może też być wymagana współpraca, może być wymagana współpraca też z wodnikiem jakimś, bądź właśnie z tymi znakami trygonu wody. To powinno się udać. Czasami tu też widać takie przenikanie się terenu pracy i życia uczuciowego. Na to życie uczuciowe tutaj macie pokazaną taką energię bardzo stabilną, bo król denarów jest taką ostoją dobrobytu rodziny. To jest energia męska, energia, która wspiera, energia sponsorująca, energia, która daje takie zaplecze materialne, bądź po prostu odzwierciedla jakąś taką dojrzałą, zrównoważoną relację, tak, w której po prostu no, partnerzy wzajemnie się wspierają albo i nie. Bardziej tu może być taki związek z rozsądku, może się zamanifestować dopiero też i nowy mężczyzna, bardzo taki rozsądny, który no, zapewnia pewien status, pieniądze, bezpieczeństwo. A może być też tak, że po prostu w ogóle nie ma tych uczuć, tylko jakaś część koziorożców stawia na taką no, dobrą organizację pracy, pragmatyzm i tak dalej. No jednak tutaj serduszko może zabić żywiej, bo dla pań koziorożców, bo ten król denarów często tutaj pokazuje kogoś z trygonu ziemi. Najczęściej to jest byk, ale to może być też każdy inny. I on tutaj ma taki silny kręgosłup moralny, nie? Może w ogóle ten temat wybrzmi, że to jest właśnie najważniejsze de facto w rodzinie i w uczuciach. Właśnie ten silny kręgosłup moralny. Może być tu zwrot z inwestycji, jakaś kwestia pieniędzy w rodzinie. To wszystko na plus. Tu są pokazane plusy. Natomiast może być taka zmienność i huśtawka nastrojów, zwłaszcza tutaj u kobiet, zwłaszcza u takiej tej artystycznej duszy, u tych artystek wszystkich. Bądź z takim nastawieniem do pracy i obowiązków i nie ma w tym tutaj nic złego, ponieważ ta energia jest bardzo twórcza w sierpniu. Zwłaszcza tutaj na te kwestie zawodowe. W gwieździe możecie naprawdę bardzo dużo wykreować pięknych, takich artystycznych rzeczy, zaświecić, pouzdrawiać też różne takie niedomagania w tym życiu zawodowym. Gwiazda jest naprawdę jedną z lepszych kart, dlatego mówię, że tu są rokowania bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, dlatego że tu przychodzi to natchnienie, ten rozmach. To tak zwane światełko w tunelu, tak? To 5 minut twoje. I tu jest powiedziane, nie trać nadziei, gdyby ona umarła jakiś czas temu, bo w sierpniu marzenia mogą się, zwłaszcza te zawodowe, spełnić. Jest takie zadowolenie z siebie. Jesteś gwiazdą, zabłyśniesz. Zabłyśniesz. Co może być najtrudniejsze? Najtrudniejsze może być brak świadomości własnych uczuć. Trzeba wiedzieć, czego my chcemy. Postaw na swoje sny, emocje, przeczucia. Bo się nie mylisz. Bo to jest ta energia, która mówi o tej podwójności życia, gdzie ważna jest w życiu i emocja, ta nasza wrażliwość, ta natura artystyczna i ta natura pragmatyczna, nie? Wyzwaniem oczywiście mogą być też dzieci, bo czasami jest też tak, że tutaj mamy macierzyństwo, opiekę nad dziećmi i musimy to wszystko jakoś zgrać, pogodzić. To może czasami być też trudne. Także na tę energię zawodową fajnie, wyzwanie was nie przerośnie, też to widzę. Taki zastrzyk energii tutaj dostaniecie w tym miesiącu.
Bo jesteście prawdopodobnie dobrze przygotowani do tego, by swój talent wykorzystać, bądź wiedzę życiową, przynajmniej tak to wygląda. Jakaś nadzieja tutaj jest. A na co zwrócić szczególną uwagę, skoro to jest taka jedyna, no najgorsza karta w tym układzie, odwrócona dziewiątka kielichów? Myślę, że po prostu, żeby dać sobie więcej takiego luzu, takiej energii odpoczynku, czegoś takiego. Może też zorganizować tu jakąś biesiadę, spotkanie towarzyskie. Może w ogóle nie ma tego życia towarzyskiego, może nie macie na to czasu, a warto by było, nie? Żeby tu więcej było też takiego. Zwykłej takiej przyjemności po prostu, zwykłej takiej przyjemności, bo ta energia mówi o sytym brzuszku i czymś takim, zaspokajaniu takich swoich też zachcianek, takim, żebyście sobie umieli od czasu do czasu pobłażać po prostu, zwyczajnie po ludzku pobłażać, czyli, no właśnie, pozwolić sobie na zachcianki, a co ciekawe, tu czasami też jest kobieta ciężarna. No to może być, że właśnie spełniają się jakieś marzenia związane z ciążą. No i wtedy jest powiedziane: nie ograniczaj się, nie kontroluj wagi, po prostu szczodrze się rozpieszczaj. Rozpieszczaj siebie i dzidziusia, tak? Droga, pani koziorożcu, wtedy tak to by wyglądało. I żeby dać sobie też więcej takiego luzu emocjonalnego, takiej frywolności, lekkości, zwiewności, takiej energii, takiego folgowania sobie po prostu, żeby było przyjemnie, nie? Czasami też myślimy, że już wszystko w życiu zostało zrobione, klamka zapadła. To jest powiedziane: nie, dużo przed tobą. Masz jeszcze sporo talentów do objawienia i wykorzystania. Nie osiadaj na tych laurach, idź dalej, próbuj rzeczy nowych. Nie rezygnuj ze swoich marzeń. Bo de facto tu się wszystko może zdarzyć. Nie ma marzeń tutaj nieosiągalnych. One są osiągalne. Natomiast oczywiście na pewno w sierpniu nie wszystkie, ale te, które dotyczą pracy, tej przestrzeni zawodowej, to tutaj naprawdę dużo dobrego się najprawdopodobniej w sierpniu wydarzy. Jest to Twoje 5 minut. Przesłanie dla Koziołka na sierpień 2023 wylosowałam dla Was takie oto słowa. Człowiek sukcesu idzie dalej w tym, z czego zrezygnowali ci, którzy nie chcą sukcesów. Kto się zatrzymuje, ten zostaje w tyle. W którym miejscu ja się zatrzymałem? Myślę, że sforsujesz tę energię, natomiast tak, takie pytanie otwarte: w którym miejscu się zatrzymałem? Bo tu trzeba pójść dalej, nie rezygnować. Czyli też zobaczyć, z czego inni zrezygnowali w moim otoczeniu zawodowym. I właśnie iść po to. Po to, z czego inni zrezygnowali. Może to będzie wartościowa podpowiedź. Dziękuję koziorożcom, życzę dobrego sierpnia. I przechodzimy do wodników. Wodniki i wodniczki, witam Was serdecznie w odsłonie na sierpień. Sierpień 2023 dla wodników i wodniczek. Sprawdzimy sobie zaraz energię dla Was. I już do rzeczy. Wodnik w sierpniu, energia dominująca dla Ciebie, którą jednocześnie potraktujemy wyjątkowo w tym miesiącu jako wyzwanie miesiąca. Co w życiu uczuciowym w sierpniu dla Ciebie, wodniku? A co dla Ciebie w życiu zawodowym przygotowuje wszechświat? I na co zwrócić szczególną uwagę wodnik w sierpniu powinien?
by się przestać kręcić w kółko, bo to jest jakieś takie spętanie, związanie, jakiś nastrój taki depresyjny, jakieś takie sieci uzależnień różnego rodzaju, tu się nie chce, ta buławka mówi o pewnej takiej impotencji życiowej albo nadaktywności, czegoś jest za dużo albo za mało, brakuje tej równowagi. Bardzo źle wykorzystana energia po całości, widzę. Źle wykorzystujecie energię. Co to znaczy? Ano to, co tutaj jest w wyzwaniu, że tu trzeba spróbować rzeczy nowych, spojrzeć na coś z innego punktu widzenia, zawrzeć kompromis z kimś być może, uczyć się rzeczy nowych, nie bać się, zaryzykować, wyjść z jakiejś swojej sieci uzależnień i zależności, wyjść do tego świata, zainteresować się nowoczesnością, nową technologią, techniką, nowinkami, tymi zdobyczami cywilizacji, najogólniej mówiąc. To jest jakieś takie ostrzeżenie, żeby nie tkwić w miejscu, bo tu faktycznie jakoś tak jesteście tacy uwiązani. Co w życiu uczuciowym tutaj macie? Ósemka mieczy w odwrocie. No owszem, będzie prawdopodobnie taka możliwość, by się z tej sieci różnych zależności wyrwać, ale nadal nie jest to energia łatwa, bo może wymaga tutaj rewizji, tu widać. Paś mieczy mówi, ja przychodzę w tym miesiącu, żebyś przestał czy przestała być ignorantką. Co to znaczy? Przyniosę ci tu różne wiadomości. I co ty z tym zrobisz, to ja już nie wiem, twoja rzecz. Natomiast różnie, może to będzie taki sprawdzian twojej dojrzałości, wiedzy, doświadczenia, twoich pomysłów, kwalifikacji i twojej gotowości. Czy ty się na przykład w nowy związek możesz już zaangażować? Widzę, że nie. Gdybyś chciał, chciała tutaj w ogóle jakiejś nowej miłości. W sierpniu widzę taki brak gotowości, może inne rzeczy są na ten moment ważne, priorytet nadany czemuś innemu. Tu coś może trzeba pozakańczać zawodowo, żeby wodnik mógł w ogóle gdzieś wypłynąć na szersze wody. Bo tu się coś kończy, jakieś takie projekty, ale kręcimy się w kółko. No i jeszcze jest tutaj taka energia pokazana, że to życie uczuciowe, ono tutaj wymaga właśnie rewizji. Chociażby dlatego, że macie jakieś takie tutaj elementy niewoli. No i zawsze tu jest powiedziane, że trzeba się samo wyzwolić, czyli tu nikt nie przyjdzie i nie uwolni. Z tego więzienia sami musicie wyjść. To jest najczęściej głowa, więzienie własnych myśli, marnowanie energii. Są inne możliwości, ale wodnik jest tu do czegoś przywiązany, a ta energia mówi, albo twój związek przypomina więzienie, albo w ogóle gdzieś masz takie nastawienie niewolnicze, że komuś, czemuś trzeba służyć, albo się tu jakieś sprawy wymkną spod kontroli, bo coś jest nieuczciwego w twoim życiu uczuciowym. I może to ty kurczowo trzymasz się partnera, bo się boisz samotności, choć ten partner wcale ci nie pasuje. Może ktoś tu chce być utrzymywany finansowo. Nie mówię, że to wodnik. Tylko w ogóle jest taka energia, powiedziałabym, podporządkowania wodnika, ponieważ tutaj mamy na niwie rodzinnej bądź osobistej coś takiego, że właśnie cudza opinia tutaj decyduje. Cudza opinia, nie twoja własna. I tu jest powiedziane, już czas, żeby przestać kręcić się w kółko, posłuchać głosu własnej intuicji, wykrzesać z siebie więcej, przestać wchodzić też w rolę ofiary. Bo my tutaj w odwróconej ósemce mieczy po prostu nie chcemy wyprzeć jakichś złudzeń, a trzeba w końcu to zrobić. Czyli przebić się przez mur, który wodnik sam wokół siebie zbudował. Zmienić sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości. Może odrzucić jakieś normy społeczne. Może zerwać z tym dotychczasowym statusem quo, prawda?
zacząć działać, a tu jest bujanie w obłokach. Wodnik po prostu w tych uczuciach gdzieś buja w obłokach, natomiast nie porządkuje swoich spraw. Nie porządkuje, nie ma porządku, nie ma. Tu brakuje jakiejś uczciwości po prostu. A co w życiu zawodowym? No w życiu zawodowym tutaj macie no też taką energię wypalającą, bo jest albo nadaktywność, albo nic. Bo zawsze tu są dwa kierunki, dwa bieguny. Tu jest bardzo taka duża polaryzacja. Albo dużo ognia, albo impotencja, nie? A zbuła w odwrocie właśnie mówi o takim niekontrolowanym ogniu, który szybko może zagasnąć, ale też tutaj dużo może się kończyć. Tu trudno coś nowego wykreować, bo najpierw trzeba zakończyć stare. Stąd to może takie kręcenie się w kółko, ale też nie można za długo się w tym kółku kręcić, bo można stracić za dużo pieniędzy. Tu jest jeszcze taka, no de facto też podpowiedź, nie, na to życie zawodowe, co robić, a czego nie. As była w odwrocie, może po prostu być ostrzeżeniem w jakichś takich różnych projektach inwestycyjnych, czy w ogóle tych kwestiach zawodowych, może być takim ostrzeżeniem, że nie, może nie, nawet nie tyle ostrzeżeniem, co podpowiedzią, że na coś tu trzeba będzie zaczekać, bo as była w odwrocie ma taką skłonność do opóźniania też ważnych projektów, ważnych z waszego punktu widzenia, prawda? Czyli tu są takie opóźnienia, są jakieś właśnie takie komplikacje w tym wyzwaniu, może trzeba się z kimś dogadać, coś wynegocjować, iść właśnie w tę nowoczesność, a tu mamy jakieś takie opóźnienia, pretensje do kogoś, kwestionowanie czyichś umiejętności, może trzeba będzie jakieś wydatki poograniczać, może dodatkowo kogoś zatrudnić z kolei. W każdym razie tu jest powiedziane, zanim rozpoczniesz nowy projekt, przedsięwzięcie, to tutaj trzeba poczekać na bardziej jakieś sprzyjające okoliczności po prostu, nie? Dużo jest, zmiana strategii jest tu konieczna, zmiana strategii. Czyli czasem projekt na przykład trzeba wstrzymać, żeby za jakiś czas ponownie do niego wrócić po już w tej wstępnej weryfikacji, nie? No i właśnie tutaj zwracamy szczególną uwagę na to, czyli na taką być może czasami i faktycznie konieczność zatrzymania, ale z drugiej strony to nie może trwać zbyt długo, bo koło fortuny tutaj w odwrocie niestety bywa niebezpieczne. Dlaczego bywa niebezpieczne? Bo my tu nie za bardzo weryfikujemy, my tu powtarzamy też jakieś takie właśnie stare błędy, nie? Więc przestroga przed tego typu kwestiami, zwłaszcza jeżeli macie ochotę na nowości, to różnie, ani dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi. Mówię o uczuciach. Chcemy spektakularnych zysków w pracy, to też tutaj musimy być na to gotowi, czyli nasza pozycja musi być bardziej stabilna. I jest takie rozpoczynanie wszystkiego od nowa, jakby od zera. Co my z tego wszystkiego mamy? Że sierpień jest otwarty. Mówi o tym, że jesteś w jakiejś takiej sytuacji przejściowej, zatrzymującej cię. Ale cel jest jeden. Uczyć się nowych rzeczy, rozpocząć na nowo. Tak naprawdę wszystkie wątki w życiu i przestać uciekać od jakiegoś swojego przeznaczenia. A tym przeznaczeniem jest tu twoja taka energia działania. W zakresie tego właśnie pazia mieczy, nie? Pazia mieczy, czyli takiego. No to jest twoja energia, to jest żywioł powietrza. Bardzo taka nowoczesna, taka sprawna, dostosowana do ducha czasów i okoliczności. Bo tu mamy komunikację, mamy transport, mamy posługiwanie się słowem, mamy wiedzę, mamy studentów, kartę studencką tutaj mamy. Może wyzwaniem w ogóle też będą jakieś studia dla wodnika, nie? Jakieś studia też. Czy na przykład kontynuować, czy coś zmienić? Również.
Wtedy tu byłaby taka propozycja. Przy tego typu wątpliwościach idziemy w coś zupełnie nowego, czyli jakby zaczynamy od zera, nie? Mamy totalny reset pokazany. Totalny reset. W Radzie oczywiście. Przesłanie dla wodników na sierpień 2023. Pozytywne myślenie nie czyni zbędnym pozytywnego działania. No bo to nie wystarczy tylko myśleć, nie? Dlatego nie tylko myślę, ale i działam pozytywnie. Ok. Wodnikom dziękuję. Udanego miesiąca Wam życzę. I ostatni znak, rybki. Drogie rybencje, ekscelencja. Sprawdzamy prognozę na sierpień dla rybek. Co w sierpniu dla ryb? Pań i panów ryb. Energia dominująca, która jednocześnie ma być wyzwaniem tego miesiąca. Co w życiu uczuciowym w sierpniu, drogie ryby, dla Was? A co, moje drogie pływaczki, w życiu zawodowym? Sierpień dla ryb, życie zawodowe. Bardzo ładnie. Na co zwrócić szczególną uwagę? Na przebudowę wartości, na większą niezależność, oryginalność, nowe pomysły. Uciec od jakiejś doktryny. To jest ucieczka z kościoła pokazana. Ale o co chodzi? O rewizję. Rewizję wartości. Tego, w co wierzymy, co wyznajemy, co jest dla nas najważniejsze, co jest priorytetem, albo co już przestało być w warunkach jakichś upadających autorytetów i wartości rodzinnych. I inny. Nowy pomysł na horyzoncie. Świeża, nowa energia, taki zastrzyk energetyczny, takie olśnienie, pomysły. Ta energia będzie dominowała. Energia szans. Energia szans, by coś rozpocząć. Najlepiej to wygląda zawodowo, bo uczuciowo to wy tu dalej leżycie w tej krypcie. Mamy rozdzielenie sypialni i tak małżeńskich bądź innych i tak. Może też być jakaś choroba w rodzinie, bo generalnie tutaj jest klinika, szpital, leczenie, więc życie uczuciowe, jakie tu może być, jak tu trzeba się wyleczyć. Tu się leży w łóżku, ale samotnie. Bo to jest takie scentrowanie. Czyli my tutaj rozpoznajemy własne potrzeby i generalnie nie ma tego życia uczuciowego wcale, bo widocznie są powody, dla których macie być sami i tyle, przynajmniej w sierpniu. Natomiast nowy pomysł, nowa świeża energia i ten zastrzyk energii, czego dotyczy? Dwóch rzeczy. Udanych zabiegów chirurgicznych bądź udanych świetnych pomysłów pracy, temu sprzyja królowa denarów. Bezpieczeństwo, komfort, jakieś pieniądze. Nowe pomysły na zarabianie pieniędzy. Pomoc też i wsparcie, bo królowa wspiera. Mamy tu trygon ziemi, matka szefowa, bądź ktoś ważny dla Was. Wspiera Was, jest przy Was. Chodzi tutaj o pieniądze, o profesję, tak? Ale tu jest jakaś rewizja wartości. Bez tego tutaj ten pomysł... Nie to, że się nie uda, bo on się uda, ale będzie miał większe szanse, będzie tutaj większy rozmach, jeżeli właśnie my będziemy tu tacy bardziej oryginalni. Bo do tego namawia właśnie ta odwrócona wiara, czyli energia, która mówi, żeby nie podążać utartym szlakiem, tylko zadziałać inaczej. Zadziałać inaczej. Co nie znaczy, że ryzykować. Nie. To nie jest ryzyko. Tu ryzyko jest zminimalizowane, bo królowa denarów stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo. Oczywiście tu może być konflikt z jakąś też instytucją, często też oczywiście wyznaniowo, ale też taki system nakazów, że coś ci tutaj ktoś może nakazać, ma jakąś swoją filozofię, światopogląd, a tu jest powiedziane, nie, ja ryba mam swój. Mi nie po drodze tutaj z jakąś organizacją. Mi tutaj raczej odpowiada charakter taki mniej tradycyjny. Powiedziałabym, że podążanie moją własną drogą, również drogą duchową. No i okej, nie?
Także to jest jakieś wyzwanie, więc ta przestrzeń nowości się otwiera. Natomiast cały czas jest na pozycji wyzwania, to znaczy, że tu jest sporo do zrobienia, bo tu jest dopiero inicjatywa, dopiero pierwszy taki, chciałoby się powiedzieć, jaskółka, nie? Chociaż tutaj są chyba orły czy jastrzębie, nie wiem co to jest. Każdy ma jakieś drapieżniki, nie, nawet cztery widzę. A tymczasem właśnie tutaj jest powiedziane, pierwsza jaskółka jeszcze wiosny nie czyni, nie? Dlatego właśnie to jest wyzwanie, bo trzeba jakiś projekt pociągnąć dalej. Dalej. Albo uzdrawianie siebie, swojego ciała i zdrowia. Wypocząć, odpocząć, doleczyć, wyleczyć do końca, do samego końca. Szanse są, to widać. Metody działania zawsze tutaj są takie nietradycyjne w odwróconej wieży. Tu jest takie przeciwstawienie się jakiejś tradycji, też jakiemuś dogmatowi. A zatem, co nam z tego wychodzi? No, że tutaj bardzo macie taką mocną obstawę, że tak powiem, jeżeli chodzi o to życie zawodowe, bo tu rzeczywiście to z tym daje nam powera, po prostu taką fajną energię, bardzo bezpieczną i bardzo komfortową, że ta wszelka nowość ma podstawę, by zaprocentować w przyszłości w postaci właśnie jakichś większych pieniędzy, inwestycji. Widać, że jest to tutaj dość w takiej bezpiecznej przestrzeni. Oczywiście tutaj macie jakąś szefową, czy jakąś taką ważną personę, ważna kobieta, która jest hojna. Ona w jakiś sposób tutaj pomaga, wspomaga te wasze działania. Natomiast uczuciowo, no to bym powiedziała, to jest taki odpoczynek. Wy jakoś odpoczywacie od uczuć. Czwórka mieczy mówi, ja muszę wrócić najpierw do zdrowia, ja muszę się zregenerować, ja muszę się czasami wycofać z jakiegoś związku. Bo jesteśmy wykończeni albo zniechęceni czymś, nie? Musimy się przyjrzeć swoim najgłębszym potrzebom, przywrócić harmonię w relacji z samym sobą, a dopiero wtedy wygospodaruję więcej czasu dla kogoś innego, ale na tu i teraz liczą się moje własne potrzeby. Żeby sobie ułożyć wszystko w głowie, na nowo, żeby te siły zregenerować po jakimś stresującym, chaotycznym, trudnym czasie, to widać. A zatem już tak reasumując, jedno wielkie arkanum w rozkładzie, bardzo ważne, odwrócona wiara jako symbol pewnej takiej własnej drogi, na własnych zasadach, dość takich oryginalnych, niestandardowych. To jest coś, co ma Was poprowadzić może nawet przez najbliższe 5 miesięcy i widać, że obecna sytuacja życiowa, tak po całości, jest przedmiotem weryfikacji. Wy tu z czymś będziecie zrywać. I z kimś też. Bo albo intelektualnie, albo kulturowo, albo światopoglądowo czujecie, że nie pasujecie do kogoś czegoś. Przewartościowujecie na nowo różne rzeczy. Idziecie swoją drogą. Czy już w sierpniu? Częściowo. Tu jest ciąg dalszy. Tu jest dopiero początek i wyzwań, a tu jest ciąg dalszy. Trzeba będzie zrozumieć, jakie są reguły gry w tym świecie i jakie ja swoje reguły gry chcę wprowadzić. Bo te ogólne jakoś mnie specjalnie nie dotyczą. Ryba dochodzi do takiego wniosku. Bo ryba tu będzie kwestionować dużo rzeczy, autorytety, ograniczenia, zarobkowania, zdobywania pieniędzy. Może tutaj też być taka zapowiedź po prostu odejścia, nie, z jakiejś organizacji. I to nie musi być kościół, tylko po prostu każda organizacja, gdzie wy macie przekonanie, że ktoś coś tutaj
No, pozbawiony jest skrupułów po prostu, nie podziela twoich wartości, albo tutaj rozgrywa coś cynicznie. Nie masz zgody, nie zgadzasz się na jakieś takie właśnie, na brak kręgosłupa moralnego, nie zgadzasz się. A może w ogóle ryba będzie miała tutaj takie też wyzwanie, by wzmocnić ten swój kręgosłup moralny, to znaczy, że tam, gdzie nie ma tych zasad moralnych, albo tam, gdzie właśnie mamy do czynienia, że ktoś tu nad tobą panuje, przyjmuje władzę, kontrolę, chce dominować i oceniać, to masz na to zwrócić szczególną uwagę właśnie, nie? Że nie tkwi jako ofiara w czymś, gdzie się czujesz osaczony, bo tutaj czasami czujemy się w tej organizacji tacy osaczeni. No nie pasuje nam, my czujemy, że to nie jest dla nas, że ktoś nas kontroluje, dominuje, nie? I to może być relacja osobista, to może być wszystko to, gdzie ryba czuje, że zatraca własną osobowość. To masz zwrócić na to uwagę i z tej energii po prostu się wymiksowywać, moje drogie rybki. Przesłanie na sierpień dla ryby już tutaj losuję dla Was i wylosowałam. Nie można robić wszystkiego naraz, ale można wszystko naraz zostawić. No proszę. Stać mnie na to, aby czasem nic nie robić. Dokładnie. Bardziej to nic nie robienie dotyczy tego, tej uczuciowości czy rodzinności, nie? No, jeszcze raz, bo to jest takie naprawdę bardzo. Czuję ważne. Nie można robić wszystkiego naraz, ale można wszystko naraz zostawić. Stać mnie na to, aby czasem nic nie robić. Życzę rybkom i wszystkim innym znakom dobrego miesiąca. I tak jak zawsze proszę o komentarz. Pomaga w utrzymaniu kanału, po prostu utrzymaniu. Ja wiem, że na innych kanałach to tam proszą o pieniądze, różne inne rzeczy. Ja nie proszę, bo po prostu kto chce, to uczyni jakiś gest hojności, kto nie chce, czy nie może, bo przecież nie zawsze może, nie zawsze ma, z czego, nie? To też w porządku, ale uczciwie mówiąc, to zasubskrybowanie kanału czy pozostawienie komentarza naprawdę nic Was nie kosztuje, dlatego akurat do tego będę namawiała. Może coś o takiej miłości bezgranicznej, bo jeżeli ktoś mówi właśnie, że kocha bezgranicznie, kocha ludzkość, takie tam bla bla bla, nie? To nie ma takiej miłości. Każda miłość w jakiś sposób jest bolesna. No taka prawda, no jest w jakiś sposób bolesna. Samo nasze przyjście na świat, te owoce miłości, my ludzie, tak, przychodzimy w tych bólach, rodzimy się w bólach i generalnie każda miłość się w tych bólach rodzi. A to możecie tak napisać. Każda miłość rodzi się w bólach. Czy coś jeszcze? A może być, jak chcecie coś jeszcze dopisać, to możecie potworzyć. Nie ograniczajcie się. Wszystkiego dobrego, papatki i do usłyszenia. Zaglądajcie na kanał ten i jeszcze inny, Aleksandra Aneri Reiki i Tarot. Też czeka ciekawe treści, takie może bardziej ogólne, ale też dają taki właśnie impuls do przemyśleń. I cóż jeszcze? Aha, no 5 sierpnia oczywiście, w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. No będzie, bo być musi. Muszę tutaj dbać o swoje interesy również. Po prostu zaproszenie na kurs. Myślę sercem boskim, majestatem. I będzie podany link do filmu, który nagrałam. Króciutko naprowadzam Was jak ten nawigator. Czym ten kurs będzie, czego się możecie spodziewać? Aczkolwiek tam wszystkiego nie ma. Ja już tutaj 2 lekcje nagrałam i muszę powiedzieć, że sama jestem zaskoczona. Jak fajny będzie ten kurs, po prostu. Ja wiem, że tutaj
Każda sroczka, czy tam pliszka, czy jakaś inna ptaszyna i ptica swój ogonek chwali, ale nie, mówię całkiem obiektywnie, że kurs zapowiada się bardzo, bardzo interesująco. Bardzo taki jest, wiecie jaki? Poczujecie to, poczujecie po prostu jak rodzi się w was taka pokora. Taka pokora człowieka, który takie jest założenie, nie? Ma myśleć sercem, ale taka pokora człowieka, który w gruncie rzeczy poprzez cierpienia, bo każdy człowiek przez jakieś cierpienia przechodzi, ale nie odchodzi od siebie. Zostaje w takim swoim człowieczeństwie, w takiej wierze, dlatego że uwierzył, bo pokora to jest właśnie, bo wierzę, bo nie przestaję wierzyć, bo jestem oczarowany tą wiarą, cały czas nie rozczarowany, tylko oczarowany. Nie chcę tutaj ujawniać więcej szczegółów, bo też nie mogę, bo po prostu no, kurs jest płatny, więc ja tu nie mogę za dużo mówić, ale zapraszam, zapraszam, bo warto. Wszystkiego dobrego, pa, pa.